Cześć! Witam Was, drodzy fani gier fabularnych. Z tej strony ekipa kanału Klimaty RPG. Ja jestem Sławek, a ze mną są dziś Iwona, Patryk, Kuba, a także nasz gość specjalny Wojtek z kanału Termos. Dziś wracamy do roku 1970 i kontynuujemy naszą zimnowojenną przygodę w World War II Cold War pod tytułem Paddles Become Lakes ze zbioru Covered Actions, a w naszym tłumaczeniu Operacja Jezioro. Nasi bohaterowie Austin Fletcher, Kyle Cook, Lewis Moss oraz Leah Brooks, oficerowie brytyjskiego MI6, kontynuują swoje śledztwo. Staje się ono jednak coraz bardziej zagmatwane, a dodatkowe rozkazy w postaci operacji o kryptonimie Jezioro w tym nie pomagają. We czwartek, 9 lipca, nasi bohaterowie śledzili hrabiego Huvenama i wicehrabiego Goodjohna w ciągu dnia, a nawet udali się za Goodjohnem do Szkocji. W ciągu dnia udało im się też podsłuchać obu panów w pubie Cask and Glass, gdzie ci beztrosko dyskutowali o przekazywaniu informacji Rosjanom. W pociągu do Edynburga Cook zdołał też ukraść Goodjohnowi jego teczkę, w której znalazły się zapiski dotyczące zaproszeń na jakieś przyjęcie w jego rodzinnej posiadłości, a także zdjęcia kilku znanych osób. Operacja o kryptonimie Jezioro wysłała naszych bohaterów tropem zaginionego agenta, który wcześniej kontaktował się z Aleksandrą Sencową w szkockim Kirkcaldy. Mamy piątek, ranek i 10 lipca 1970 roku. Dla przypomnienia, od Edynburga Kirkcaldy dzieli nas jakieś 40 minut samochodem, a do Longforgan z Edynburga jest ponad godzina drogi. Kirkcaldy leży dokładnie na północ, po drugiej stronie zatoki Kirkcaldy od Edynburga. Lia i Cook, wy jesteście w tym momencie w Longforgan, czyli w rodzinnej miejscowości Goodjohna. Jesteście po rozmowie z chłopakami w Londynie, a Moss i Fletcher w tym momencie także po zakończeniu rozmów i prawdopodobnie wymeldowaniu się z hotelu zaczynacie kolejny dzień. Jakie więc plany po obu stronach? My z racji, że jesteśmy w Szkocji, to ruszymy na pewno tropem naszego zaginionego agenta. Mhm. Myślę, że nasze pierwsze godziny poranka rozpoczniemy właśnie od przejazdu do tej miejscowości i tam mamy chyba hotel podany, który się zatrzymał ostatnio. Tak, z tego co wam przekazali, bo wy nie macie, dostaliście te informacje tylko słownie przez telefon, tak? Więc nie macie żadnych dokumentów, które by wam pomogły, chyba że zrobiliście sobie jakieś notatki z tego co wam przekazali Moss i Fletcher. W każdym razie mowa była o hoteliku La Petite Maison w Kirkcaldy. I tam ostatnio, czy to była, to było ostatnie miejsce, w którym nocował, czy w którym przebywał Appleby, a także on twierdził, że tam natknął się na ślad Sencowej. A dokładnie na jarmarku Link's Market. To jest ogromny jarmark, który trwa tydzień. Generalnie ta miejscowość z tego słynie. A czy ten jarmark jeszcze trwa? To nie, nie. Jest jeszcze jego zakończenie? No nie, się już skończył. To już było w okolicach marca, natomiast no, taka była informacja przekazana przez Applebee'ego. Kiedy on zaginął? No on zaginął po konferencji na temat nierozprzestrzeniania broni jądrowej, tej, na której Sencowa przekazała informację o... Ona odbyła się
W marcu. Dobra. Dawno w sumie. Tak, no to już było parę miesięcy temu, natomiast oczywiście to nie było bezpośrednio po tej konferencji, to było później. Aha, dobra. Tak, no ale bo ona, w marcu. Bo według informacji od Applebee'ego ona zniknęła po tej konferencji, natomiast no on jakoś na nią trafił, tak, ale to ciągle był marzec. Panowie w Londynie. Jeszcze tylko przypomnij mi, gdzie była konferencja? W Edynburgu. W Edynburgu, dobra. Okej. Okay. Ja nie mam w ogóle pomysłu, co robić w Londynie. Kręcimy się w miejscu. Przewalamy po prostu wodę jak młyn. No. No a do tego ten cały Chowenam ma tak jakby nie wiedzieć o nas i nie wiedzieć, że ktokolwiek przechwycił te informacje i ma czuć się pewnie na open, więc jedyna osoba, która mi się kojarzy, że moglibyśmy, nie wiem, ją pośledzić albo sprawdzić, co robi, no to jest on. Nie wiem. Ale co, śledzić go, sprawdzić jego mieszkanie? Jakiś pomysł masz? No tak, ale no ten cały dworek, moglibyśmy tam próbować wejść. No ale co, jeżeli on się, nie wiem, dowie, zobaczy nas, zobaczy ślady, może speniać i możemy spalić całą tą akcję na open. Dokładnie, ja mówię, że to lata przygotowań, żeby tego nie ruchać, tak. Nie dotknąć. Więc mnie korci, żeby pojechać na północ, bo tam jest i to Kirkaldy, w którym Applebee'ego zgubiliśmy. Tam jest też ten cały dworek Goodjohna, więc nie wiem, czy tam nie jest większe ognisko do sprawdzania. No dobra, możemy spróbować. Coś trzeba by zrobić na pewno, będziemy się liczyć. Oczywiście, chyba że masz jakiś pomysł na Londyn, no nie? Może powinniśmy wypić kilka pint. Liczyć, że oświecenie spłynie samo? No, jesteśmy pod przykrywką. Nie, no, trzeba się czymś wykazać, trzeba będzie, wiesz, raporty jakieś napisać. Jedźmy na północ, może, wiesz, kawał drogi w sumie, może coś jeszcze przyjdzie tam do głowy w trakcie. Zatem kupujemy sobie bilety na ten pociąg do Edynburga. Okej, 4,5 godziny, czyli jeśli wyjedziecie o godzinie w okolicach 10, no to będzie po południu w Edynburgu. Dobra, to powinien być wczesny po południu, więc... A rozmawialiśmy przecież o 5 rano. No, ale... Powinien być w pracy jeszcze. Czy możecie próbować szukać jakiegoś wcześniejszego pociągu, natomiast no, one chyba też nie jeżdżą non stop, więc no powiedzmy, że znaczy no, pytanie jeszcze do was, tak? Czy o której godzinie byście celowali? Nie do końca mamy co robić. Po tym telefonie mogliśmy pójść odespać albo zjeść śniadanie, mieć ja tą rozmowę. Ja myślałem, że o 9 gdzieś zaczniemy pracę, 8-9 szczerze mówiąc, tak? I o tej godzinie byśmy celowali w pociąg. Tak, aha, okej. Okay. No to dobra, to w takim razie powiedzmy, że 8-9, no to powiedzmy, że pociąg macie o 10, tak? No to i tak wychodzi wtedy 14.30, tak? Jak dojedziecie ten, co przyjechał do Londynu i się wraca pewnie. No bo na 10 miał ten drugi przyjeżdżać w pociąg. Bo ja jeszcze spytam. W ogóle nie wiemy, dokąd zabrali tą Fanmore i jej ojca, prawda? Bo was nie dostaliście takich informacji. Austin, a gdybyśmy poprosili o rozmowę z nią, dlatego, ponieważ skoro mamy rozkaz odszukania tego Applebee'ego, to chcemy mieć jakąś zahaczkę na temat sensowej, a ta babka, ta cała Fanmore jest właściwie jednym kontaktem. Można spróbować, jeżeli jej się w głowie do końca nie poprzewracało. Tylko żebyśmy zdążyli... No poniekąd mamy sprawdzić, skąd ma te sny, więc może to byłoby... Tylko wiesz, z drugiej strony, jak nie pojedziemy teraz, to jechać się pociągiem o 12 czy tam o 1, to będziemy tam na późne popołudnie, więc musimy prawdopodobnie wybrać, w którym kierunku dążymy. A tu może się okazać z drugiej strony, że... sam nie wiem, no. Wiesz, że ten ślad prowadzi do nikąd, bo ona będzie dalej bradziła, nic nie będzie potrafiła poskładać. Żadnych zdań. No i trzeba by założyć, że Vasilin nas puści do niej. Przy mojej paranoicznej teorii może nie specjalnie mieć interes w tym. Wiesz co, myślę, ale... że mniejszym ryzykiem
jak gdyby dojść do czegoś konstruktywnego, będzie jednak pojechanie tam na północ, bo zobacz, że tutaj mam, tak, po pierwsze możemy być niewpuszczeni, po drugie możemy się nic od niej nie dowiedzieć, po trzecie ona może być jeszcze powieszana we łbie. Dobra. Tak myślę. Dobra. Okej. W porządku. Czyli wy zjedliście śniadanie, kupiliście bilety z King's Cross. Z peronu czwartego ruszacie do Edynburga. Z kolei wy, co z tym samochodem? Jeździcie cały czas tym kradzionym? Ten kradziony samochód to mieliśmy podstawić z powrotem. I zostawiliśmy go z powrotem przecież. Ale samochód, wiecie co, zwinęliście w Edynburgu, więc... Tak, tylko z Edynburga. Chcecie wracać do Edynburga? No i dlatego właśnie uważałam, że dzwoniliśmy z Edynburga. Znaczy, właśnie no, dlatego myślałam, że dzwoniliśmy z Edynburga, wiesz, o to chodzi. Też mi się tak wydawało właśnie. No bo my... Godzina z hakiem. Przed telefonem nie wiedzieliśmy. No, ale to wiecie co, jeśli byście jechali w nocy, to byście prawdopodobnie tam dotarli pierwsza, druga, tak, do Edynburga i potem co dalej, nie? No bo jechaliście najpierw z Edynburga samochodem ponad godzinę, no, tak, w nocy, tak, tak. Do Longforda. Ukraść, potem tam obczajaliśmy tak, jego potem dom. Obczajaliście i dosyć, to też zajęło kupę czasu. Zeszło. I jakbyście chcieli wrócić, to naprawdę byłoby już nad ranem, więc to trochę... Czyli byłoby... na dobrą sprawę lepiej porzucić gdzieś ten samochód. Niestety. A chciałeś być taki dobry i oddać. No i nie wyszło. Niestety, nie? Zostawię na pocieszenie zegarek w środku. No, przecież, że nie swój. Zostanie tam zegarek Fletchera. No tak. O Boże. Nie no, żartuję, Fletcher by się wściekł. Znaczy i tak się wścieknie, jak się dowie, że to ja go zarąbałem, ale... Zostaw tą karteczkę za szybą. Przepraszam. O, to jest myśl. I z 20 dolarów, przepraszam za zużyte paliwo. O, tak. Nie dolarów, funtów. Funtów, przepraszam, tak, tak, tak. No, no dobra. Czyli co? Co z tym samochodem? Bo z Longforgan macie... No to trzeba zmienić, no. 20 trzeba parę mil na południe z powrotem, żeby dojechać do Kirkcaldy. Trzeba pożyczyć inny, coś powiem. Okej. No to cóż, znaczy mieliśmy chyba ostatecznie iść do jakiejś wypożyczalni samochodów. Czyli okay. tym razem legalnym. Legalny, tak, tak się tak. miało skończyć. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, w wypożyczalni dostaliście Morisa. Jest całkiem sympatyczne, chociaż małe autko. Malutkie. Morisy są cudowne. Też masz takie zdanie, jak do niego wsiadłeś. Wiem, że są małe. Męskich nie było? Ciebie tam nie ma, więc się jest nie odzywaj. Jest zielony. Ja doceniam. O, i chyba najpopularniejsze były właśnie zielone i bordowe. A ten jest zielony. Piękny zielony kolor. Ruszyliście. Takie butelkowo zielone. Tak. Ruszyliście w takim razie z Longforgan do Kirkcaldy. Droga zajmie wam około pół godziny, powiedzmy. W związku z czym po tej pół godzinie dojeżdżacie do Kirkcaldy. Pada. Niebo jest zasnute ciemnymi chmurami. Gdzieś nawet pojawiają się błyskawice i rozchodzą się grzmoty. Tutaj już widać, że to jest miejscowość nadmorska, także czuć zapach od morza. Niskie zabudowania szeregowe, ale nie tylko, także jakieś takie momentami jakieś rudery. Co chcecie robić najpierw? Myślę, że zobaczyć ten hotel?
No. Czyli będzie, zaczynacie po prostu od szukania tego Lapti Maison, tak? Przejechania. Czy wiesz co, tak samo tam, gdzie jest ten Link's Market, to on jest w jakimś punkcie. Wiesz co, Link's Market to jest. To jest w samym centrum takie długie ulice, na których się rozgrywa ten jarmark. Ale to jest taka okazjonalna syta? Czy tak, tam coś tak. cały czas jest? Nie. To jest... Znaczy, wiesz co, tam są jakieś pamiątki cały czas, są oczywiście sklepy, tak? jest dużo ludzi i są turyści, nie? Natomiast sam jarmark jest raz w roku, wprawdzie długo, ale jest raz w roku. Nie mam pomysłu, dlaczego ona by tam miała być, nie? Czy mogę sam ją widzieć? No to podjedźmy pod hotel, co? Kyle? No dobra. Zresztą o tej porze nie wiem, czy jest sens się gdziekolwiek jeszcze tarabanić. Mm-hmm. Nie wiem jak ty, ale padam na twarz. No dobrze, wiem, że nie przespaliśmy nocy, ale to chyba nie pierwsza twoja nieprzespana noc, Kyle. Wiem, że już nie jesteś młody, ale mimo nie, wszystko... Nie, miał dzisiaj jakiś nieszczególnie dobry dzień, po prostu. Za to wczoraj ci się szczęściło. Którą mamy godzinę? Słuchajcie, o której wyjechaliście? No rano. Ale rano o 8, rano o 9 czy później? O 5.30 słyszeliśmy przez telefon, tak. Więc zanim otworzyli pierwszą wypożyczalnię samochodów... No to była pewnie najwcześniej 8, nie? Mhm. No. Już jechaliśmy godzinkę? Nie, pół godziny jechaliście, natomiast... No to pół do 9. Okej, czyli mamy w tym momencie okolice godziny 9. Chwilę poszukaliście tego, popytaliście o ten hotel. Nie był to wielki problem, natomiast większym problemem było rozróżnienie turystów i miejscowych. Więc... A czy my wiemy, w jakim pokoju on spał? Nie macie takich informacji. Nie macie takich informacji. Słuchajcie, podjeżdżacie pod ten hotel, zaparkowaliście na szutrowym podjeździe. Piętrowy dom ze spadzistym dachem, porośnięty miejscami bluszczem i z dużą ilością kwiatów w donicach. Widać, że zadbane, a właściciele muszą mieć, przykładać sporo uwagi, jeśli chodzi o rośliny naokoło. Budynek jest dosyć stary, ale zadbany, naprawdę jest zadbany i prawdopodobnie jest to przyjemne miejsce, jak ktoś rzeczywiście szuka hotelu. Stoją tam w tym momencie dwa jakieś inne samochody, w tym jakiś Triumph, jakiś Austin, jakieś starsze BMW. Trzy, przepraszam. Okej. To co? Otworzyliście drzwi i pada deszcz. Zajmijmy tam pokój. O, wspaniale, no to biegiem do środka. Skoro... Jesteś taki senny. Zakryliście się płaszczami, przebiegliście do drzwi. Pod drzwiami nie ma, nad drzwiami nie ma żadnego daszku, więc weszliście do środka. Jakiś dźwięk radia z któregoś pokoju i po chwili widzicie, że z korytarza obok wychodzi kobieta, no ładna, jest po 40 prawdopodobnie, ale bardzo dobrze się trzyma, nie, szczupła, niewysoka, włosy upięte, a w rękach trzyma jakąś ścierkę. Dzień dobry Państwu, mam mocny szkocki akcent. Pokój dla Państwa? Tak, dzień dobry. Są jakieś wolne? No tak, czwórkę mam wolną w tej chwili. Proszę chwilkę zaczekać. Odłożyła gdzieś tą ścierkę, wytarła ręce, przeszła do takiego zaułka w korytarzu, gdzie znajduje się lada, otworzyła książkę i zaczęła
przeglądać. Tak, nie będzie zajęta czwórka dzisiaj. Czyli co, dla państwa... jeden, tak, pokój? Posyłam promienisty uśmiech do Kyla. W myślach tak o rany. Tak, jeden. Oczywiście. Do państwa nazwiska bym prosiła... Zaczęła tam coś notować. Taką trochę mamy nie bardzo pogodę, ale u nas to jest niestety często. Za to widoki, nawet pomimo złej pogody, będziecie mieli państwo wspaniałe. Jak państwo sobie pójdziecie tam przy plaży, to zobaczycie, jaki jest ładny widok na zatokę stąd. A państwo skąd? Szczególnie w taką pogodę. Odpowiadam półprzytomnym głosem. No nawet z taką pogodę, tak. Proszę pana, dla zakochanych deszcz to popatrzyła na was obojga. Jestem po całonocnej podróży. Nie wiem jak ty, moja droga, ale ja zamierzam legnąć i stać dopiero po południu. Dobrze, no może przestanie padać do tej pory. Byłoby wybornie. Romantycznego deszczu zmieni się w romantyczne... Bez nie deszcz. A państwo skąd, można zapytać? Słyszę, że chyba z Londynu, tak? Z Londynu. No, to co, tu jest klucz, na takie duże klucze. Dałam wam klucz. Jakbyście państwo chcieli obiad, to będzie o 12.30. Śniadanie też, to tam na końcu korytarza, jak państwo pójdziecie, to w lewo i tam jest taka salka, jakbyście coś konkretnego chcieli. Do pokoju to oczywiście też nie ma problemu. Dobrze, dziękujemy. Zdecydowanie dziękujemy serdecznie. W czymś jeszcze mogę pomóc? Zamknęła ten zeszyt i sięgnęła po tą ścierkę, którą odłożyła wcześniej. Droga pani, to będzie wszystko. Proszę bardzo. Spojrzała jeszcze na was i wziąwszy tą ścierkę, wróciła z tego korytarza, z którego wcześniej wyszła. No i co? To chodźmy do tego pokoju. No. Macie jakieś bagaże ze sobą? Nie no, skąd? Miłości z tych bagażem. Właśnie nie mamy, ale dobrze. Okej, słuchajcie, pokój, dwa łóżka złączone razem, takie staromodne. No patrz, są dwa łóżka złączone, możemy je rozdzielić. Tak, bardzo miękkie, natomiast trochę trzeszczą sprężyny. Wyrobione znaczy się. Nie najlepsze. Zapracowane sprężyny. Pokój widać, że stary, ale ładny. Jakieś ozdoby, jakiś obraz z widokiem zatoki na ścianie, lampa staromodna, dywan pod stołem, znaczy pod łóżkiem, stolik, szafa. Dobra, ja bym chciała zobaczyć przez okno, co tam widać. Wiesz co, odsłoniłaś firankę, okno w tym momencie zalane smugami spływającego deszczu. Widać przez nie te samochody, które stały, i zielonego Morisa stojącego. Dobra, czyli mam widok na kawałek parking. Dalej, tak, macie widok na parking, natomiast wiesz co, za rzędami domu widać tam już, znaczy nie widać wody, tak, ale widzicie, że tam już jest zatoka. Że tam będzie port. Mhm. A to jest parter czy piętro? No macie czwórkę, jesteście parterowe? Na parterze, tak. Dobra. Znaczy, no to nie jest takie oczywiste, więc wolę zapytać. Ale to jest wysokie piętro, wiesz? To nie jest na samym dole. Czy my wiemy, w którym pokoju był ten... No nie wiemy. Nie, pytaliście, że to nie wiecie. Bo tak, to bym się pytała o ten pokój, bym miała bajeczkę na to, że chcę koniecznie ten pokój, ale kurczę, nie wiemy, więc...
To co? Zaczniemy od śniadania? Myślałam, że chcesz tak od razu iść spać. Ja to bym... No nie, jeszcze burczy mi w brzuchu. Przypominam, że wyruszyliśmy dość dawno, a nie mieliśmy okazji jeść czegoś po drodze. Czyli widzę, że najedzony fotograf, i tutaj tak to słowo fotograf w mocnym cudzysłowie mówię, to dobry fotograf, tak? Najedzony i wyspany. Panowie, z kolei Moss i Fletcher, wy jedziecie pociągiem. Im dalej od Londynu, tym pogoda robi się bardziej deszczowa, natomiast powoli przysypiacie, jesteście sami w przedziale. Uważacie, że was coś nie okradł, to taki gość. A ty znalazłeś twój zegarek? Austin? Ty, nie, ktoś mi zarąbał, tylko przyjechałem do Londynu. Co ty? Człowiek wraca na własne strony. No kurczę, jakiś sprawny kieszonkowiec. Za szybą przedziału przeszedł jakiś dobrze ubrany młodszy koleś. Możecie sobie rzucić na psychologię. Budzisz paranoję? Z drugiego zegarka. Na psychologię. Proszę bardzo, trudny sukces. Jak trzeba, mogę zrobić ekstremalny. Słuchaj, zerknąłeś na niego i w pewnym momencie wasze spojrzenia się spotkały. Najwidoczniej on też obserwował u ciebie albo przedział. Pokaż mu tak, nie mam zegarka. Jak przychodzi, Lewis nie uważa, że ten gość był dziwny. Znam go? Nie. Nie, wydaje mi się, że nas obserwuje. Ładnie ubrany. O. Zobacz, Vasidina wycofali ze śledztwa, tak? Mówię ci, jesteśmy, tutaj nie ma tylko dwóch stron, więc całkiem możliwe, że jesteśmy śledzeni. Dobra, a co, bierzemy go jakoś na spytki? Ja bym próbował go zgubić w Edynburgu. A więc niekoniecznie pokazywał mu, że wiemy, że nas śledzi. Że my wiemy, że on wie. Co ty na to? No. No chyba, że hamulec bezpieczeństwa, toaleta. Nie, wiesz co, nie mam pewności, że... Nie, oczywiście. Poza tym to już jest konfrontacja. Już jedną miałem wczoraj. Słuchaj, może byśmy w tym Edynburgu spróbowali rozejrzeć się w tym miejscu, gdzie był ten cały szczyt, na którym ta sensowa się spotkała z Fanmore. To trochę czasu minęło, więc nie wiem, czy tam będą jeszcze jakiekolwiek ślady tego, ale... Ale co tam planujesz, że powiem zastać, zobaczyć? Nie wiem, bardzo bym chętnie zobaczył miejsce, w którym sensowa była, jak to się je zbadał. Ale może ta miejscowość, ten hotel francuski w Kirkcaldy jest lepszym pomysłem. No myślę, że w tym wypadku tak, że to jest takie bezpośrednie dosyć. Denerwuje mnie to, bo przez kilka lat, wiesz, pracowałem w Ira. Tam ciągle wiesz, co trzeba zrobić, no nie? Gdzie pojechać, co podłożyć. Teraz w jakiś taki omack. A ja znowu Ameryka Południowa, tam wszystko płynie powoli. Tam jest cisza, spokój, tak, super. Więc nie czujesz presji? Nie. Bo ja mam wrażenie, że cały czas czegoś nie zrobiliśmy. Nie, wydaje mi się, że wszystko jest ok. No dobra. To jak chcesz, to kima, ja będę brał, wezmę pierwszą wartę. No dobra, super. Jakby ten chłopak jeszcze raz przychodził i tutaj zapuszczał żurawia, weź, jebnij mu głowę o ścianę i wprowadź, bo posłuchamy, co ma do powiedzenia. Nie wiem, czy jeszcze umiem, ale dobra. Możemy podłożyć jakiś mały ładunek. Mosy, rzuć sobie w takim razie na kondycję. Paranoję. Masz taki skill paranoja. Na kondycję. Fail. Okej.
Dobrze. To w takim razie wracamy do La Petite Maison. Wy się zabraliście się za śniadanie, tak. poznaliście właścicielkę, która się okazała mieć na imię Maggie, chociaż nazwiska jeszcze nie poznaliście. Zaraz poznamy jeszcze jej nazwisko, jej dzieci, historię jej zmarłego męża i wszystko inne. Jestem tego pewien. No i rozmiar buta. Jak coś tutaj się przedstawiłam jako Amanda Brown. Amanda Brown, okej. Okay. A ty? Wtedy nie wymagano jeszcze dowodu, prawda? Pani nie prosiła o żaden dowód. Nie prosiła dowód, was o dowód, nie. Więc rzuciłam po prostu. Lucas Mayweather. Mhm, okej. Okay. Lucas Mayweather? No dobrze. Dobrze, ja sobie piszę, żeby okay. Nie czyli co, no dochodzi w tym momencie południe. Wy gdzieś się przespacerowaliście, gdzieś coś zjedliście po tym śniadaniu jeszcze. Po tym śniadaniu to ja się rzucam do łóżka. Okej, okay, no to przespałeś w takim razie. Świetnego masz kochanka. Coś... coś do gorzej, tego południa robicie, czy nie? To gorzej. Wiesz co, dalej pada, tak? Wiesz co, przestaje chwilami, wychodzi słońce, potem znowu zaczyna padać. Taka pogoda w kratkę. Chciałbym później wykorzystać swój urok osobisty i spróbować zagadać naszą panią gospodynię, mhm. żeby kupić trochę czasu. Lei. Żeby mogła spróbować na przykład pogrzebać w księgach i spróbować znaleźć naszego współpracownika. Mhm. Okej. Jeszcze mogę chciałam zadeklarować, że jak on proszę spać, to ja przeglądam pokój, czy przypadkiem tam nie ma podsłuchów, bo ja już mam obsesję. Dobrze, też. Spoko. też paranoja wleciała. Przejrzałeś wszystko. Także... Dobra. Dobra, no to w takim razie za chwilę będziemy mieć tą scenę o zagadywaniu pani i... Nawet mogą być po śniadaniu w sumie. Chyba, że będziesz tak zmęczona, że musisz się wyspać, żeby przybajerować do pani. Panowie w pociągu, rzućcie sobie na lesen, dobrze? Oczywiście. Gdyby co? Łatwo? Byłoby łatwiej, gdybyśmy wzięli osobne pokoje. A, no tak, ale łysku jeden chyba. Mówiła, że jest kilka wolnych. Tak? Nie omówiliśmy. Nie omówiliśmy naszej przykrywki. Ja śpię, jak już wspominałem, tak, i jest. Tego się trzymam. No, tak, mamy ze swoje. Słuchaj, Mos, w pewnym momencie zorientowałeś się, że śpisz. Znaczy, a w zasadzie spałeś, bo w tym momencie się budzi, bo budził cię jakiś dźwięk. Dźwięk uchylanych drzwi. Zobaczyłeś tego młodego człowieka, który zagląda do waszego przedziału, ale jak tylko drgnąłeś, to natychmiast zamknął te drzwi nerwowo i ruszył w, nie wiesz, czy w przeciwną, ale w każdym razie zniknął. Fletcher! I wstaję i wychodzę. No, ja się budzę na baczność, jak gdyby od razu, że coś się dzieje. Ciebie wyrwało z jakiegoś przyjemnego snu. Ty z kolei, Mos, wypadasz za tych drzwi, widzisz, że szybkim krokiem odchodzi chłopaczek w prawo korytarzem. Pociąg lekko się kiwa na zakręcie. To znaczy na prawo plan. Co mu tam ciąży, tak? Idę za nim, nieśpiesznie, tylko tak, żeby mi nie zniknął. Okej, dobra, no to on idzie sobie do końca wagonu, potem przechodzi pomiędzy wagonami, idzie dalej, momentami nie odwraca się w twoją stronę, ale widzisz, że stara się zobaczyć, kto za nim idzie w szybach. Sprytny. No ja chętnie przyjrzałbym się jego twarzy, żeby sobie zapamiętać, więc idę. Okej, no i w pewnym momencie on otwiera jakieś drzwi, wchodzi szybkim ruchem do środka, zamyka je
i siada energicznie na fotelu w przedziale. Wchodzę do tego przedziału. Otwieram drzwi. Trzy osoby w przedziale, tak, siedzi ten chłopaczek, widzisz, że to taki blondyn, całkiem dobrze ubrany, młody, marynarka i troje innych ludzi zwróconych twarzą do ciebie. Ich troje. Dzień dobry. Siedzi jeszcze. Dzień dobry. Siadam sobie na jednym z wolnych miejsc. Okej, dobra. Najlepiej na przeciwległej, nie wiem, ławce, czy tam fotelu, kanapie, nie wiem, wiesz co, tak, pod oknem jest wolne miejsce, ale to nie jest dokładnie naprzeciwko, ten chłopak sobie siadł na środku. Więc siadłeś pod oknem. Widzisz, to jest jedyne wolne miejsce, przepraszam, te pod oknem nie, jest jeszcze wolne? Po lewej stronie od niego też pod oknem wolne miejsce. On siadł na środku, na środkowym miejscu tej kanapy. Czyli nie uda mi się usiąść bliżej wejścia niż on, tak? Do przedziału. Tylko muszę iść na okno. Nie uda ci się bliżej. No dobra, to sobie siadam naprzeciwko niego pod oknem. Po prostu patrzę na jego twarz. No i widzisz, jeszcze wolne miejsce. Nerwowy wzrok rozbiegany. Jakaś, czy tam naprzeciwko niego siedzi jakaś kobieta, która jak siadałeś, zabrała torebkę pomiędzy foteli. Jeszcze jakiś starszy mężczyzna przy drzwiach i naprzeciwko niego jakiś mężczyzna wyglądający na takiego dosyć spracowanego, prawdopodobnie jakiś robotnik. Ale schludnie bardzo ubrany. Jak pozostali pasażerowie reagują na niego? Czy, nie wiem... Wiesz co... Jeżeli on tutaj siedział resztę podróży, to on nie jest dla nich ciałem obcym, więc zobaczyli, że to on i olewają go. Ewentualnie na mnie patrzą. Tak sobie zakładam. A jeżeli on... uciekł tu do tego przedziału i wcześniej tutaj go nie było, no to mogą się zastanawiać, kto to jest i patrzeć na niego. Więc tak patrzą i na ciebie, i na niego. Ale tak, wiesz, nie nachalnie, nie? Ty wchodzisz, Fletcher, czy nie wchodzisz? No właśnie, ja bym chciał zobaczyć, gdyby co się dzieje, przejść, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja w środku jakby. Okej, przechodzisz koło tego przedziału, w którym zniknął most. Widzisz, że siedzi tam czy jakiś chłopaczek taki blondyn, dokładnie jak przechodziłeś to na twoim parametrze. Jeszcze jakieś trzy inne osoby. Przy oknie zauważyłeś Mossa siedzącego. Dobra, złapał cię wzrokiem. Nie wchodzę tam do środka, gdy macham mu bardzo delikatnie głową na tyle, żeby dostrzegł to i chcę gdzieś w pobliżu tego przedziału otworzyć swoje okno i postać w korytarzu przy oknie zrobić wentylację. Dobra. Wracamy. Ten chłopak jest w wieku, tylko jeszcze powiedz mi wiek tego typa, to jest 20 lat czy 20? Wiesz co, 20, 20 parę, ale to jest no raczej bliżej 20 niż wyżej. Kyle, co tam u ciebie? Bardzo dobrze. Czy ty się zabrałeś za panią Maggie, tak? Ja już nie mogę doczekać tej konwersacji. Można tak powiedzieć. Jak tam pobyt? Opowiedz, gdzie znaleźliśmy. A gdzie znaleźliśmy? Wiesz co, no jak się tam wałęsacie, jak byliście na... w zasadzie teraz to już jest pora obiadowa. Jak mamy 12, 12.30 zapowiadała obiad, więc może to być przy obiedzie. No tak przed obiadem, nie? Przed obiadem byśmy z nią chcieli pogadać. Tam jakaś starsza pani pomaga przy tej kuchni. Jak państwo zadowoleni? Wybornie, wspaniale wręcz. Udało mi się... A ty też tam jesteś? Tak, bo ja jestem, bo chcę się odłączyć w tym momencie i tam obczaić te księgi, nie?
udało mi się zdrzemnąć po bardzo dobrym śniadaniu. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że wyborne. Zdecydowanie. Mówi się, że niby to głód jest najlepszym kucharzem, ale przyznam, że jedzenie państwo mają naprawdę dobre. Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję. No tutaj państwo też macie co zwiedzać, tak? Teraz nie pada. W sumie to nie zapowiadali takiego deszczu. Może rzeczywiście przestanie padać. Więc no to byłoby macie wspaniałe. Sporo państwo do oglądania tutaj w Kirkaldi. Wprawdzie nie ma jarmarku teraz, taki słynny jarmark jest u nas, ale miasteczko jest przepiękne, naprawdę jest przepiękne. Tyle zabytków. Piękne zdjęcia, kochanie. Wspaniale. Zapowiada się w takim razie wybornie. A mogłaby pani powiedzieć coś więcej na temat miejsc, które warto tutaj zobaczyć? Przyznam szczerze, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy i w sumie skoro mam już ze sobą aparat, bo wie pani, z zawodu jestem fotografem, więc z przyjemnością sfotografowałbym miejscowe zabytki, czy też jakieś ciekawe... No to wystarczy do centrum, tak? Wystarczy do centrum. Miasteczko nie jest duże jakieś, tak? Natomiast zdecydowanie ma pan tutaj co fotografować. A jak państwo pójdziecie w okolice plaży, tam też są domki, potem jest trochę więcej skał, także naprawdę piękne miejsca, wystarczy się tam przejść. A miałbym też w sumie jedno takie pytanie, ponieważ moja żyłka reporterska sprawia, że nie mogę o to po prostu nie zapytać. Jaka jest historia tego miejsca? Bo widać, że hotel stoi tu od ładnych paru lat i ładnie wpisuje się w miejską okolicę. Na pewno kryje się tutaj jakaś historia albo mroczna tajemnica. Ja wiem, że jesteśmy w Szkocji, ale tutaj duchów nie ma w moim domu. Nie śmiałbym o takie rzeczy podejrzewać, natomiast miejsce architektonicznie jest ciekawe. Ja przejęłam po rodzicach biznes, a to już dziadkowie tutaj też prowadzili hotel, także to taki rodzinny interes. Aha, to brzmi bardzo fajnie. A wie pani może w jakich okolicznościach miejsce to zostało wybudowane? Czy właśnie coś na ten temat, a może ktoś ciekawy, sławny miał okazję się tu kiedyś zatrzymać? Ano, parę znanych osób tutaj kiedyś było, no z parlamentu to kiedyś ktoś był, nawet dwóch aktorów mieliśmy. A widzi pani, jest się czym pochwalić od razu. Okej, dobra. No to teraz co wy robicie? Bo ty tam cały czas jesteś, Lija. No jestem, tylko ja czekam, myślałam, że on gdzieś tam zabierze i ja sobie zobaczę te księgi, a tak w sumie to gadałem. Tam ksiąg nie ma, bo jesteście w jadalni. No tak, my nie jesteśmy teraz tam w holu przy kontuarze, ja myślałam, że bo one siedzą i gotują. Koniej. No to dobra, no to ja sobie przypomniałam, że muszę przynieść z pokoju i idę do holu. No dobrze, okej. Okay. W tym momencie, jak wyszłaś, z pokoju wyszła jakaś pani z jakimś chłopcem. Takim, nie wiem, wieku może 12 lat, ukłonili ci się i wyszli na zewnątrz. Zostałaś w tym momencie w tym holu sama. Dobrze, to ja bym w takim razie chciała wejść za kontuar tak, jakbym tam pracowała. Mm-hmm. Coś takiego, chyba że mają jakieś uniformy, ale raczej nie. No to wchodzę tam tak jak do siebie. Mm-hmm.
Biorę tą księgę i idę do pokoju. Aha, zabrałaś to. No dobra, dobra. Tak, spoko. Bo sobie wolę na spokojnie w pokoju potem ją podrzucić, niż tam stać, dobra, żeby mi się szłapał za sekundę. Kyle, ty w takim razie rozmawiasz miło z panią i dyskutujesz o zabytkach, a Lia, ty w tym momencie zaczęłaś przeglądać księgę. Księga wydaje się ciągnąć aż do początku roku, więc marzec rzeczywiście udało się ją znaleźć dosyć szybko. Pytanie, czy Appleby rzeczywiście był tutaj pod swoim nazwiskiem? Nie, no, zakładam, że nie, no ale sprawdzam, kto był w jakim, w tym przedziale czasowym, czyli wtedy, co był Jarmak. Bo wtedy wiem, że on był na pewno tutaj, więc sprawdzam sobie, może mi się coś rzuci w oczy, jakieś nazwisko. Wyobraź sobie, że wpisał się pod swoim nazwiskiem. No, to świetny agent, to jest fantastyczny. No to jedna sprawa. To chciałabym sprawdzić w takim razie, jak długo tu był, kiedy się wymeldował, w jakim pokoju był i tak dalej, wszystkie szczegóły. Plus chciałabym jeszcze sprawdzić szybciutko, czy w tym ostatnim okresie, trochę przed tym, jak on się pojawił, w tym czasie, co on był i trochę po, czy nie było tam właśnie nikogo sławnego, tak jak ta pani wspomniała, że coś, no czasem sławy, tu się zatrzymują, tak, dobra, tak dalej. Dobra, zaczęłaś to przeglądać, żadnych więc znanych osób tam, znanych nazwisk tam nie zidentyfikowałaś, chyba że ktoś był pod nie swoim nazwiskiem. Informacje o Applebeam. Słuchaj, no masz datę zameldowania. On tam był. Czy tam nie ma daty wymeldowania, o tak. A w innych przypadkach są, rozumiem, daty wymeldowania? Tak, tak. Więc jaka to jest, aha, nie ma znaczenia, tak? Wiesz co, to jest, powiedzmy, że 22 marca. On się tam przyjechał. Tam się zameldował, tak? Nie ma daty wymeldowania. Dobra. Pokój numer 10. Pokój numer 10. I jeszcze jakieś informacje są tam podane, czy to jest wszystko, co mogę wyciągnąć z tej, nie, księgi? Nic więcej. Dobra. I żadnych osób znanych, tak jak ta pani wspomniała, że tam czasem wpada ktoś znany, to jak tak przekartkuje, nie zidentyfikowałaś nikogo. Dobra. Wracamy do Mossa. Ja podrzucę z powrotem, jak będę wracał. Moss. Ty w tym momencie, jak zobaczyłeś przechodzącego Fletchera, kiwnął ci głową, porozumiewawczo spojrzeliście na siebie. A chłopaczek siedzi. W pewnym momencie wziął jakieś coś, co miał przy sobie. Powiedział do widzenia i wyszedł. Dobra. Most, co robisz? Zobaczyłeś, usłyszałeś otwierane drzwi, Fletcher, po twojej lewej czy ręce. Ja muszę wiedzieć, czy on za nim wychodzi, czy nie, tak chwilę chociaż. Tak, ja się od razu uśmiecham, jak on wstaje i wychodzi. Mówię, do widzenia państwu. Bardzo proszę uważać na tego młodzieńca, bo chyba lubi plądrować przedziały. I wychodzę za nim. Okej. Okay. Jak wychodzę, to patrzę, czy jest w zasięgu wzroku Fletcher. Jest, widzisz go. Czy jesteś na końcu go? Tak, na końcu korytarza po prawej stronie. W którym kierunku idzie? W moim kierunku czy nie, przeciwnie. Jak on cię, zauważyłeś, że on cię zobaczył, jak wyszedł. Widziałeś to w szybie. Po czym skręcił w lewo i idzie w drugą stronę. Dobra, to ja w tym momencie ruszam za nim. Okej. Okay. Dziękuję. Moss, rozumiem, że dołącza do mnie, jak idzie ze mną. Tak. Ja wychodzę właściwie niedługo po tym chłopaku, po wyjściu jego, więc chcę dołączyć do pościgu agenta Fletchera. Okej. Okay. Ja jak będziemy gdzieś na wysokości, nie wiem, toalet, to bym chciał tego go wciągnąć do kibla. Dobrze. Okej. Słuchaj, no to on w pewnym momencie już się zorientował, że nawet zaczął się oglądać za siebie, że idziecie za nim, zaczął biec. W
tym momencie przy toaletach dopadasz go, drzwi się z hukiem otwierają i wpychasz go do środka. Dobra, od razu mu zakładam, prawda, jakąś tam dźwignię na plecy. Ej, ale co wy o tym nie chcecie? No, ja nic nie zrobiłem, no. Panowie. Zamknij się, bo cię zaknebluję. Czekam, aż dojdzie do mnie boss. No jest, no, od razu. Jesteś, od razu, jesteś. Zamknij drzwi, przeszukaj go, sprawdźcie go dokumenty. Ale tak wszyscy na mnie, no co ja, co wy ode mnie chcecie, no? Ja, żeby zamknął się, wtykam mu kciuk pod brodę tak tutaj. Ja wam nic nie zrobiłem, no. Ściskam tak długo, aż się zamknie. I wtedy dopiero odpuszczam i zaczynam go przeszukiwać prawą ręką. Słuchaj, jedna kieszeń, druga kieszeń, zegarek, jakiś portfel. Patrząc na zegarek, patrzę na Fletchera. Mój czy nie? No, nie wygląda jak twój, no. Macham głową. Drugi zegarek. Jakaś podróba Rolexa. Na twoje oko. Mhm. Jeszcze jakieś zgniecione banknoty. No broni żadnej nie ma, tak? Mhm. Portfel, co ma w portfelu w dokumentach? Wiesz co? Tak, otwieram dokument. Martin Hannigan, ale zdjęcie ewidentnie wskazuje na to, że to nie jest jego portfel. Mhm, dobra. Więcej dokumentów w portfelu nie masz sobie, tak? No nie. Kim jesteś, co tu robisz, dla kogo pracujesz? Jak to dla kogo ja pracuję? No weźcie sobie to wszystko i mnie puśćcie, czego wy ode mnie chcecie, no? Powiedz, skąd to wszystko masz przede wszystkim. Radzę nie kłamać. Rzuć sobie w takim razie na perswazję albo na zastraszanie, bo w zasadzie za zastraszanie w tym momencie. Na zastraszanie, bez dwóch zdań, nie chcę go zastraszać. Chciałem dodać, że będziemy mu łamali kości jedna pod drugiej. No ale, nie no, chwila, moment, no, co wy jesteście z policji, no, na spokojnego człowieka tak napadać jeszcze w kiblu i co wy to jesteście? I ile tych facetów w kiblu jest naraz? Ratunku? Chcą mnie zgwałcić. Zakrywam mu gębę jedną ręką, jak trzeba to wkładam mu dużo papieru toaletowego do gęby i łamię mu palec jedną ręki. Jezu. Ja z Ameryki usłyszałeś jęk i trzask kości. Au, 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 au. Będziesz cicho, czy mam połamać drugą? Nie. To teraz cichutko. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Bardzo nie lubię powtarzać pytań. Kim jesteś, co tutaj robisz? Ej, no nawinęło się, to sobie wziąłem, no. Przecież każdy jakoś trzeba uczciwie zarabiać na chleb, no. To teraz weźmiesz ten portfel, pójdziesz do przedziału, z którego go zawinąłeś i powiesz, że znalazłeś go na korytarzu i go tam zostawisz. A my będziemy mieli działem na oku. Coś tam burknął pod nosem. Czy zrozumiałeś? Jak gdyby zaczynam mu wykręcać kolejny palec zestawu, Zrozumiałem. Więc wkładam mu ten portfel, który wyjąłem, w rękę z połamanym palcem. Aż się zwinął. Chodź. Chwala ojczyzny, Boże błogosław królową. Zostawiliście go. Twarz tak, zlana potem. Ja bym wracał do przedziału. Okej, okay, to czyli jednak tylko złodziej, ale warto było sprawdzić. Tak, oczywiście. Dobra, wy o 14.30 dojeżdżacie do Edynburga. Rozumiem, że znajdujecie taksówkę, czy co robicie? Chronić auto, tak się robi w Edynburgu. Nie, my wypożyczamy samochód. Po co mamy brać? Wypożyczymy samochód. Okej. Okay. Co tu nie stać? Trzeba chce bawić złotym płacie. Nie no, spoko. Jedziemy do Kirkady. Okej. Okay. Słuchajcie, no to jak daliście trochę więcej kasy, to możecie mieć BMW. Na pewno może być. Na pewno nie zgodzimy się na mini. Znaczy,
No właśnie dlatego musieliście wysupłać trochę więcej. Gdyby kartą, czy tam, no może kartą, nie, czy firmowymi płacę, jakby nie było, firmowymi. Znaczy wiesz, no karty kredytowe są, ale takie to są, wiesz, na żelazko. Z jakimiś tam środkami operacyjnymi, o tak to nazwijmy. Dobrze, słuchajcie, wypożyczyliście BMW niebieskie. Tak, ładne. Kabriolet najlepiej. Fotele skórzane. Nie, kabriolet to nie jest. Żeby się nie rzutło w oczy, tak. Natomiast samochód jest całkiem przyjemny. Nieduży, ale przyjemny. No dobra, to gdzie jedziemy? Lewis? Ja jestem za Kirkcaldy, za tym miejscem, gdzie zginął nasz kolega agent. Nie zmienisz, dobra. Tam, na naszych. Dobra, brzmi to rozsądnie. Okej, okay. U was z kolei w Kirkcaldy mamy w tym momencie godzinę jakąś 13:30. Ja tam podrzuciłam to, tą księgę, wróciłam do jadalni, jak gdyby nigdy nic. O, wiem po co mogłam pójść, po aparat dla Kyle'a, w sensie dla, w tym momencie dla Lukasa. Po prostu poszłam przynieść, bo pójdziemy od razu na przykład. Dobra. Już w rozmowie. Okej, czyli wy w takim razie później wychodzicie na spacer. Pod pretekstem robienia zdjęć. Dokładnie. Dobra. Wy panowie z kolei... Jedziemy. Tak. Tu mamy w tym momencie godzinę 15. 14. Z hakiem, jak dojeżdżacie do Kirkcaldy. Wy w tym czasie, nie wiem, wróciliście z tego spaceru, z aparatem? Dwie godziny mamy ten, dwie godziny mamy na razie rozjazdu czasowego. Tak. Jako, że my jedziemy samochodem, to może poróbcie sobie rzeczy w Kirkcaldy, żebyśmy wyrównali czas, co by to? Tak, tylko żeby jeszcze w tym momencie spróbować znaleźć ten hotel francuski, bo to jest jedyny trop, jaki mamy. Tak, to jest jedyne, co mamy dokładnie. No więc bez większych problemów, popytawszy kilku osób, znajdujecie hotel. Słuchajcie, no możemy zrobić tak w takim razie, że wy znajdujecie ten hotel w okolicach 15:30, wy w tym momencie wracacie gdzieś z jakiegoś spaceru. Jak wy podjeżdżacie, to widzicie akurat widzicie Lee i Kyle'a zasłoniętych jakimś płaszczem. Co, bo właśnie pada? Znowu zaczyna padać. Nie jakiś mocny deszcz, ale. Ale zaczyna padać. Ach, ta Szkocja. O, patrz, nasi. Tam. To może. No, wejdziemy, nie wiem, pod pozorem pokoju tak. Albo obiadu. Żeby nas widzieli, nie? Że też wchodzimy. Tak. No to cyk, to wyskakujemy w ten deszcz, jak będziemy do wejścia. Wchodząc mówię do Lei i Kyle'a. Dzień dobry Państwu, dobry obiad tutaj dają? Dzień dobry. Muszę przyznać, że jedzenie mają wyśmienite. No to chyba też spróbuję. No to otwieram drzwi i trzymam, żeby weszli przodem. Okej. Okay. Dziękujemy serdecznie. Weszli za wami, otrzepują płaszcz. Wy z kolei, no w sumie tylko wyszliście z samochodu, więc nawet nie zdążyliście zmoknąć. Zobaczyliście osobę przy recepcji rozkładającą jakieś gazety. O, dzień dobry Państwu. Państwo dzień pokoju? Dzień dobry. Pokoje? Słyszeliśmy, że doskonałe jedzenie Państwo tu macie. A bardzo dziękuję. Spojrzała na Lee i Kyle'a. A Państwo jak? Przyjemny spacer? No, nie, bardzo przyjemny. Zdjęcia się udały? Nie to, że znowu zaczęło padać, ale tak. Mam wrażenie, że się udały, aczkolwiek cudownie. Coś więcej, no to pewnie będę mógł powiedzieć dopiero jak je wywołam. A no to nastąpi pewnie nieprędko. Proszę wybaczyć, zadowoleni goście. To dla panów dwa pokoje? To my tak idziemy jak... Na razie prosimy o obiad, się rozejrzymy. A oczywiście... Podejmiemy decyzję po opisie, jeżeli można. Pewnie już nie wszystko mamy w tej chwili, ale zaraz coś się wymyśli.
Jak panowie głodni, to ja zapraszam. Zaraz porozmawiam z kucharką, coś jeszcze się, tak, coś jeszcze się znajdzie z obiadu. Jeżeli jest jakiś daily, jakaś gazeta, nie wiem, dziennik, to sobie biorę. No właśnie, przejrzę. Tam rozkładała, tak. No spoko. Mhm. A ja mam jeszcze taką jedną rzecz. Jak wchodzimy, to chciałabym zerknąć na... Bo zakładam, że z tyłu za recepcją ma to taki ściankę z kluczami. Aha. Albo coś, jakąś gablotkę. Czy jest tam kluczyk z numerem 10? Nie. Nie ma. Nie. Zajęty. No to dobra, no to nic. Dobrze, zaprowadziła was do jadalni. Tam w tym momencie, no, przy innych stolikach nie ma nikogo, natomiast taka, no, pani trochę przy sobie starsza sprząta coś, porozmawiała z nią i za chwilę podeszła do was z powrotem. Co byście państwo sobie życzyli? Mamy jeszcze kaszę, kiełbaski, no to podałabym. Menu tu jeszcze tego nie ma. Niestety, ale jakbyście państwo poczekali, to pewnie jeszcze można zrobić. Także ja bym bardzo prosił kiełbaski, brzmiał. Tak. Dobra. No to... Ja z kaszy. I Guinnessa. Bardzo dobrze. No okej. Okay. No to dostaliście jedzenie. Jesteście sami tutaj na sali. No dobra, to musimy ustalić, skoro przesadzimy dalej. No mam nadzieję, że wpadną nasi na podobny pomysł, tylko niech się osuszą. Ciekawe, czy wzięli jeden pokój. Na pewno. Ja myślę, że nasz fotograf to wie, jeszcze z tych, kto nie przepuści okazji. No ma bestie w oczach. A ma. Widać od razu. Właśnie. Się rozmarzy biedaczek. Wiesz, bo jest właśnie taka głupia sprawa. Jaka? No dawaj. Uśmiecham się tutaj do Lei. To się w tak? Zakładam. No tak, no jak przyszliście z zewnątrz, no to pewnie udaliście się. No jaka głupia sprawa, Kyle. Wiesz. Pewien zegarek. Tak? No tak patrzymy, bo my to słyszymy, rozumiem? Nie, on za spokojnie. Nie, wypięty sobie. A, okej. Wypadałoby go w końcu zwrócić właścicielowi, nie sądzisz? Ale o jakim ty zegarku mówisz? O tym. I pokazuję jej zegarek. Zegarek Fletchera? Tak. Wiesz co, wygląda tak samo. Powiedz mi, jak to się stało, że znalazł się w twoim posiadaniu? Nie mam pojęcia. Tak, jakoś wyszło. Samo wyszło. Chyba mu się odpiął, jak nieśliśmy tego dziadka. Wpadł do twojej kieszeni, tak? Do karetki. Nie no, podniosłem go i miałem mu go oddać, ale... A, no to właśnie świetna okazja. Tak, oczywiście. Moss Fletcher, co tam dyskutujecie? Fletcher, co ci się nie podoba w tym wszystkim? Że to jedna, nie ma sensu. Jedna rzecz. Że to nie ma sensu. Generalnie ta cała akcja nie ma sensu. Najmniejszego. Tak. Najmniejszego. Musimy się nie trzymać. Położyć na czymś ręce, no nie wiem. Ty, ale to jest... To nie są zwykłe rzeczy. Ta Fanmor, jakbyś ją widział wtedy w piwnicy, jakiś obłęd kompletny, majaki, koszmary. No potem w tej skrytce znowu dostała ataku, no nie? No. Ten list od tej całej Aleksandry. Ciekawe, czy w ogóle ona też była w tym hotelu tutaj. A nasze rozkazy, no ale przepraszam, skąd one? Z dupy się wzięły? Coś tu no tak, ale wiesz, no, zabrali tą Fanmor, może ją próbowali przesłuchiwać, posłuchali tego, co ona mówi i kazali nam się dowiedzieć, skąd są te sny. No dobra, ale skąd no, wiesz, jesteś, przepraszam, jakimś biegłym snologiem? Nie jestem, absolutnie. To skąd mamy wiedzieć, skąd są jakieś sny? No?
To jest tak niebezpieczne. No, albo możemy mówić, że nie damy rady nic z tym zrobić i czekać na kiełbaski, albo kombinować, jak się dowiedzieć, skąd są sny. Ktoś jej coś podrzucił, kurwa śpiewał piosenki. Może młodzi coś się dowiedzieli jeszcze, jak nie to... No bo na przykład, albo ten notatnik, co oni go znaleźli w pociągu, no. Nie daje mi to spokoju. Kto laminuje strony, które śmierdzą? Co on jest? Nieżywy ten facet? Mieszka w bagnie? Wiesz co, mi to przyszło do głowy bardziej, mówiąc szczerze, jak o tym usłyszałem, że może ktoś się pod kogoś podszywa, nie? I po to jest notatnik. To taki pierwsze moje myśli. Czyli, że Good John is no more i no, jakiś ktoś się pod niego... Mhm. Na przykład. To takie było moje pierwsze, wiesz, skojarzenie. Po co można mieć czyjś notatnik zalaminowany, żeby się nic nie zniszczyło? No po to, żeby wiedzieć, co ten ktoś robił i tak dalej. No tak, ale on dalej zapisuje i nie wiem, czy pamiętasz, ale to są jakieś bardzo... Może teraz na bieżąco? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie no, super, no w sensie spoko. Chodzi mi o pewną burzę mózgu, bo żeby do czegoś dojść. Wy się spotykacie gdzieś razem, czy nie? W dupie. My sobie siedzimy w barze, mając nadzieję, że oni może przyjdą łaskawie. Ale czy wy chcecie, planujecie się spotkać razem gdzieś, czy nie? Tak, to byłoby wspaniałe. No, zdecydowanie wypadałoby. Słuchaj, dobra, ja idę do recepcji. Pokaż te rzeczy, które znaleźliśmy w pociągu jeszcze. Tak, oczywiście, trzymaj. I podaję jej te notatki z dziennika i zdjęcia. Czy da się to zalaminowane, da się w jakiś sposób... Jak wygląda to laminowanie? To jest, nie jest laminowanie, tylko lakierowanie. To jest polakierowane. Lakierowanie, no właśnie, bo mi tutaj... Jakby zamalowane żółtą farbą, znaczy żółtym lakierem. Czyli to jest nie do odtworzenia, nie do zdarcia, nie do, nie wiem, zdrapania, cokolwiek. Ja idę do recepcji. Jest tam ktoś na recepcji? Wiesz co, no co chwilę ktoś gdzieś przechodzi, tak? Albo nawet jeśli nie widzisz... Przepraszam panią. Jeszcze państwo, panowie głodni? No, jeszcze czekamy. Myśleliśmy, że ci państwo, z którymi weszliśmy, tacy chyba turyści, dołączą do nas. Zapraszaliśmy na obiad, bo chcieliśmy pogadać, co tutaj do zobaczenia jest w mieście, ale nie schodzą. Mogłaby pani, nie wiem, wewnętrznym telefonem poprosić ich chętnie. Ach, no oczywiście. No, nie wiem, czy mogę przeszkodzić, ale... Tak, młodzi kochankowie, oni mają dużo czasu, żeby się spokojnie. Wiesz co, ale ona stoi dalej od ciebie, więc odwróciła się i odstawiając odkurzacz akurat, zapukała do tej czwórki. Przepraszam państwa, bo otworzyła drzwi. Jak ja słyszę pukanie, to szybko chowam notatnik. Aha, okej. Okay. Dobra, nic nie zostaje, tak? Nic nie zostaje z tych rzeczy, które... Nie, ja to... Znaczy, tam nie masz notatnika, masz tylko zdjęcia, czy tak naprawdę... No okej, okay, powiedz. No przecież. To spoko, że zdjęcia to notatnik. Można trzymać, tak, o. Chowasz wspomnienia. No tak, bo my nic nie mamy, fizycznie nic nie mamy. Poprosiłem panią recepcjonistkę, żeby państwo wywołać, bo pomyśleliśmy z kolegą, że może spotkamy się przy obiedzie, państwo wyglądali na głodnych i poopowiadaliby państwo, co tutaj do zobaczenia jest w kilka dni. Jeżeli nie mielibyście państwo nic przeciwko, to zapraszamy na posiłek. Czyli pan co, my już jedliśmy obiad, ale możemy potowarzyszyć, oczywiście w rozmowie. Ja to bym się w sumie, kochanie, chętnie przy okazji piwa napił, więc z przyjemnością. No dobra, okej. Okay. No, bardzo życznego piwa gwarantujemy. Spotkaliście się w takim razie w tej stołówce. Pokaż, weź ze sobą przy okazji aparat, to pokażesz panom zdjęcia, które zrobiliśmy. Obawiam się, że ciężko będzie im coś pokazać. Nie było wtedy ekranu palcena. Znaczy, wiesz co, te zdjęcia, które zrobiłeś w pociągu, jeśli je masz, to znaczy, że przy sobie musiałeś mieć Polaroida, bo innej opcji nie było. Właśnie, bo ty pokazywałeś mi zdjęcia, czyli musiało być wywołane. A nie, to musiałem mieć już. Musiałeś mieć Polaroida oprócz tego aparatu, który masz z obiektywem, tak? No bo inaczej się nie. Dobra, tak, okej, okay. Czyli te zdjęcia, które... Możesz mieć.
Okej. Okay. Powiedzmy, że trzymam ich w ręce, nie? Więc pokażemy panu zdjęcia do okolicy. A gdzie trzymam te zdjęcia z pociągu. Mhm. Tak, to nie było wątpliwości. No dobra, zostaliście sami, cały czas słychać gdzieś jakieś głosy, czy tam radio. Coś się dzieje. Coś się naokoło was dzieje, ale sala jest w tym momencie pusta, jesteście jedynymi osobami przy tym stoliku. To oczywiście uważając na ewentualne pojawianie się innych osób, nie wiem, kogoś, kto mógłby coś tam podsłuchać, no chyba próbujemy porozmawiać, no, wymyślić plan, no, nie? Podzielić się. To słuchajcie, jak co o tym myślicie? Coś tu znaleźliście w tym hotelu, zanim przyjechaliśmy? No, miejsca to niewiele. Znaczy wiemy na pewno, że nasz przyjaciel zameldował się tu pod swoim nazwiskiem. W pokoju 10. 22 marca i się nie wymeldował. Czyli tutaj by się potwierdzała ta wersja. Nie wymeldował się. Ciekawe. To tam mogą być cały czas jego rzeczy. Ja wiem, że minęło dużo czasu, ale skoro nie robią rabanu... Nie wiem, jak to tutaj... No faktycznie troszkę miesięcy minęło, ale w każdym razie no, pokój numer 10 jest w tym momencie albo wynajęty, albo wyłączony przez to, że są tam jego rzeczy. W każdym razie nie ma kluczyka z numerkiem dostępnego. Mosty wy wiedzieliście, dlatego że wam powiedziano przez telefon, że agenci sprawdzali ten hotel i niczego tutaj nie znaleźli po Applebeam, więc raczej na logikę jego rzeczy tam nie ma. Dobra. No, ale mógł coś ukryć z drugiej strony. Nie wiem, ja tam zawsze lubię przeszukać sama coś. No pewnie, że tak. Tym bardziej, że cóż innego my mamy, no. Możemy próbować się włamać na ten dwór hrabiego. Co się wydaje dziwne. To nie będzie najprostsze. Strażnicy, psy, patrole regularne. To jest do zrobienia, tylko musimy mieć pomysł, po co tam chcemy wejść, jeżeli chcemy wejść, prawda? Więc rozumiem, że szukać dowodów na niego, ale wtedy no, możemy się dekonspirować, więc to byłoby już tak. Jakbyśmy już naprawdę nie mieli pomysłu, to możemy to uczynić. Po prostu w pewnej desperacji obracam wszystkie pomysły, jakie przychodzą mi do głowy tutaj i... No cóż. Czy macie jakiś pomysł, co tu się dzieje w ogóle? O co chodzi w tej całej akcji? Bo dla mnie to jest tak szyte grubymi nićmi. Tak coś śmierdzi tutaj. Nie wiem i zastanawiam się, no... Co się mogło stać z tym agentem przede wszystkim? Strasznie duży okres czasu minął, bo gdyby to było tydzień temu, to okej, okay, no jest jakiś trop świeży, można coś jeszcze skórać. A tak mamy kilka miesięcy. I czemu nagle teraz, wiesz, wszystko... Nagle sobie przypomnieli, żeby coś trzeba... Tak. Nie wiem, może nas tu wysłali, żeby zwrócić naszą uwagę, no ale to... A tyle ja... rozumiem, miałaś księgę, tak, w rękach? Ta sensowa się tutaj też... Pomyślałem sobie, słuchajcie, a może... Ona jest tyle lepszym agentką, że się nie pod swoim nazwiskiem zameldowało. No ale na przykład sprawdzając datę meldunku, nie wiem, dzień, dwa może marginesu, bo jeśli nasi agenci szukali naszego Applebiego, ale może nie wiedzieli wtedy jeszcze, albo nie wykombinowali nazwiska wiem, aliasa. Wiem, nie mieć wszystkich danych, nie wiem. Czy ja to sprawdzałam? Znaczy, ja to sprawdzałam, tylko czy ja coś znalazłam sensownego? Czy mogę teraz odpowiedzieć? Wiesz co, no nie znalazłaś niczego, co mogło być się kojarzyć. No, jakieś damskie nazwiska, w ogóle jakiekolwiek damskie nazwiska. Znaczy, no kobiety, jak no to tam są, no w tej książce, no nie... Ale na przykład ktoś, że sam był, czy coś takiego, że... No bo na przykład załóżmy, że występowały państwo jacyś tam, nie? I przeważnie jakieś małżeństwa, czy jakieś takie bardziej pary były, powiedzmy, a powiedzmy, że ktoś miał inne nazwisko, nie? I albo ktoś, jakaś kobieta wynajmowała jedynkę i akurat w tym samym czasie, albo nie wiem, też się nie wymeldowała, albo się wymeldowała 20 któregoś, wtedy to zginął on, zaginął, coś takiego. Wiesz co, nie znalazłaś innych przypadków, żeby ktoś się nie wymeldował.
Natomiast oczywiście no, są tam jakieś osoby, które były same, tak, więc... A takie... czy jakaś kobieta się wymeldowała w ten dzień, kiedy z nim stracili łączność? Wiesz co, nie ma określonego dnia, w którym stracono z nim łączność, tak? Był ostatni, znaczy był ostatni, ostatnia informacja, że on tam w tym hotelu nocuje. Czyli on miał taką bardziej sprawę, na zasadzie sam sobie działa, ma zebrać informacje, tak, nie raportuje na tak. przykład codziennie. Natomiast, natomiast z tego, co wam zostało przekazane, można było wnioskować, że ci agenci rozpytywali tutaj wprost, to nie tylko, że oni przeszukiwali jakoś te pokoje z ukrycia, tylko po prostu oni rozpytywali personel, więc... No słucha się proste pytanie, po co tu jesteś? Dokładnie. No to już teoretycznie prace terenowe też zostały wykonane. Tak, zostały. To brzmi tam dziwniej. Są zdesperowani, muszą dostać się, moim zdaniem, walić po takim czasie. No bo wyszło coś nowego, na przykład dopiero wczoraj czy przedwczoraj dorwali w ręce tą Fanmore, która śni dziwne rzeczy, która w ogóle jest cała dziwna i ma list od Sensowej. Sensowa jest zaangażowana w całą tą sprawę z Open, tak? Bo to ona wynalazła, że ten Hovenam i Good John sprzedają ruskim informacje. Więc dopóki nie pojawiły się sny, nie była istotna. Ten rozkaz dostaliśmy wczoraj. Dobra. Kyle, spałeś tutaj przed południem. Śniło ci się coś dziwnego? Zupełnie nie. Ja na miejscu Fazdina. Wiecie co? Podostaję kogoś, kto ma takie rzeczy. Chciałem się znaleźć, zrozumieć. Wysyłają nas. Godfrey jest nieistotny, moim zdaniem. Wiecie co? Może ja skoczę do pokoju, wezmę wytrychy. Wejdę do tej dziesiątki, zobaczę, co tam jest. Najpierw zapukaj, bo może coś tam jest. No tak. Możemy też poczekać do nocy, żeby to zrobić, no bo jeżeli tam ktoś mieszka... Nie, nie wiem zresztą. Też myślę. Chyba w dzień lepiej prędzej jakoś nie będzie niż w nocy. O, użytków pracy i tak dalej. Też tak uważam. Dobra, czyli to co, ty bierzesz wytrychy? Dokładnie. Okej, pokój jest u góry. To może my się będziemy wtedy meldować i dowcipkować, ile wlezie. Wlezie, żeby zatrzymać no. Oczywiście może być tam też jakaś sprzątaczka, więc i tak trzeba być uważny. Nie dowcipkować. Czy pani jest w wieku jakkolwiek nadającym się do podrywu? Wiesz co, no pani wygląda bardzo ładnie, natomiast no ona, ona już jest, pani jest no, po 40. Być może no, sporo, ale się świetnie trzyma. No nie wiem, ja sam mam 39, więc... To idę mu się meldować i chcę bajerować panią jak tylko mogę, żeby zrobić jak najwięcej czasu dla... Okej, a ty, Kyle, idziesz z tymi wytrychami do góry, tak? Dobra. Tak, to chodzi o to, żeby to skrócić. Leja, przypilnujesz rogu? Czego? Rogu. No, rogu. Jeszcze, tak. Dobra, okej. Chciałem przejść. Okej. Dobrze, mam stanąć na czatach. Rogu. Dobra, tak. Okej, będę po prostu stać przy oknie i będę mówić, jaki piękny widok wśród tego deszczu. Dobrze. Dobra. Śpiewaj deszczą piosenkę. To ty w takim razie przy schodach pilnujesz, tak? Jak zacznę bardzo głośno narzekać na deszcz, to wiedz, że to się dzieje. Ktoś zmierza w stronę dziesiątki, dobrze? Okej, dobra. Kyle, dobra. Nie, no ja wiem, co robicie. Okej, Kyle, ty sobie rzuć w takim razie na otwieranie. Drzwi są zamknięte w tej chwili. W polskiej wersji jest tylko coś, co się nazywa ślusarstwo. No to tak. To tak. I to masz rzucić. Wiecie co? Ja mam tego cały 1%. No. Ale poszedł po wytrychy. Dobry w tym, dokładnie. Patrzę, że...
na grubo. On ma tylko, on sobie kupił zestaw wytrychów i to na tym się skończyło, nie? Taki, taki no. Otwieranie zamków nie dla orów. Not for dummies. A ten tradecraft, jeszcze nie? Słucham? Ten tradecraft tutaj może jakoś zagra? Uławywanie dla wyszczaków. Wiesz co, no to to byłoby używane, jakbyś miał jakąś konfrontację z jakimiś innymi szpiegami, wiesz? Natomiast jeśli tam masz 1%, wiesz co, no to powiedzmy, że możesz sobie rzucić na tradecraft, ale z kością karną. Well... Dobrze, to i tak nie, powiem, nie jesteś w dobrej sytuacji. To i tak fail. Nawet bez kości karnej, niestety. Okej. Okay. Bez karnego kutasta. Grzebiesz w takim razie przy tych drzwiach. Słuchaj. Ja tak pokazuję, nie? Z daleka. To wyjdzie, nie? Słuchaj, wiecie, otwierają się w tym momencie drzwi naprzeciwko i jakaś pojawia się w nich jakaś pani z wiadrem. Ale ten pokój jest niewynajmowany, nie proszę pana. Co, o co chodzi? Dobrze. Jak to? I tak chucham jej w twarz tym piwskiem, które dopiero co wypiłem. Przecież... Proszę pana! Oni tu byli. Dobra, ja robię kilka kroków i ustawiam. Tutaj jesteś, dobra. Gdzie ty Przecież mamy pokój na dole. Proszę pana, co tego pokoju się nie wynajmuje. Ale przecież pani ma tylko jeden klucz tutaj, i go nie wynajmuje, tak? No. Dobra, chodź. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Wiesz co, nawet jeszcze wieczora nie ma, naprawdę. Ale przecież mieliśmy do nich przyjść, tak? Ale nie tutaj, to nie ten pokój. Jak to? Pomyliliśmy jak się. To nie ten? Przecież mówili, że na. Słuchaj, na schodach, pojawiła ale się zobacz, właścicielka zobacz pani Maggie. Co tam się dzieje? Nie z nią rozmawiałem. Dobra. Pani Krysty, co się. Jakiś pan tutaj jest taki chyba lekko podpity, zobaczyła ciebie, ale taka zdziwiona, ależ państwo. No cóż, no, niech pani wybaczy, dobrze się trzyma, ale ma bardzo słabą głowę, także... Ja byłem pewien, że... Nie, proszę państwa, pan ma pokój chodź. Dole, tego pokoju nie wynajmuję, proszę pana. Ja tak ją przepraszająco do niej tak mrugam i ale... w stronę schodów. O, drety. O, przepraszam. Przepraszam, jeżeli ta Maggie tam poszła, to znaczy, że my rozmawiamy z kimś innym na recepcji, czy jesteśmy sami? Wiesz co, zostawiła was, bo w tym w pewnym momencie zaczęło być słychać jakieś pokrzykiwania, jakiś zgiełk z góry, także was przeprosiła i zniknęła natychmiast. Bo jeżeli słychać hałas i słychać ją, jak idzie na górę, to ja niespecjalnie widzę powody, żeby nie przeszukać tej całej stacji, tej recepcji, nie wiem, szuflady czy czegoś takiego. Ja jestem ciekaw. Więc mówię, Fletcher, rozejrzyj się. Dobra, okej. Przechylam się przez ladę, chcę zobaczyć, czy są jakieś szuflady, czy jest księga, jeżeli tak, księga to chcę szybko jest, otworzyć. Jak najbardziej jest. Szuflady przejrzałeś. I słuchaj, w pewnym momencie zwróciłeś uwagę na jedną rzecz. Szuflada się przycięła, ale nos podpowiedział ci, żeby w takiej sytuacji wsadzić tam rękę i wyjąłeś zza szuflady taki klips z pieniędzmi. Zza szuflady? Tak. Nawet ci. Tak jak otwierała się, ona najwidoczniej jak ją otworzyłeś, to ten klips musiał się o coś zahaczyć i przyciął tą szufladę. Sięgnąłeś tam, wyciągnąłeś klips z pieniędzmi. Dobra, to jest jakaś kosmiczna kwota na pierwszy. Nie, to nie jest kosmiczna kwota, ale to nie są drobne, tak? Tam będzie pewnie nawet, no nie wiem, 200, może nawet paręset funtów nie liczyłeś. Trochę dobra. Jest. A są inne rzeczy w tej szufladzie? Wiesz co, jakieś dokumenty, jakieś kartki, pieczątki. Zastanawiam się, czy może gdzieś w zasięgu znajdę klucz uniwersalny, bo takie coś czasami mają. Tam są stare zamki, wiesz? Rozumiem.
No dobra, to rzucam z powrotem te pieniądze, zamykam i tyle. Nie będę ryzykował. Okej. Okay. Chyba, że jest miejsce, które jeszcze powinienem przejrzeć, nie wiem, druga szuflada albo... Wiesz co, no przejrzałeś inne szuflady, no nic tam nie znalazłeś niezwykłego. To już się nie wygłupiam. Miałem jeszcze plan na zarzucenie wędki u pani Megi, bo w tym dokumencie o Godfreyu jest informacja, że on silny akcent z Bristolu, kibicuje Bristolowi, ma szalik z Bristolu, więc ja, skoro się logujemy, to chciałbym zagadnąć w trakcie rozmowy, że my jesteśmy, ja jestem z Bristolu, kolega z kolegą tutaj jesteśmy na delegacji i czy tu gdzieś jest w pobliżu telewizor, żeby móc obejrzeć mecz Bristolu. Chcę zobaczyć, czy to słowo Bristol i Bristolczyk, nie wiem, to poprzez to, że ja w takim razie na psychoanalizę? Przywoła reakcję jakąkolwiek. Harda już wyrzuciłem. Okej. Okay. Słuchaj, no to zagadujesz panią Megi. A w ogóle po panach nie słychać, że państwo z Bristolu. Ja sądziłem, że z Bristolu to taki raczej mocniejszy akcent. Ja jestem przyjezdny. Jestem z Dover. Natomiast za młodego chłopca przyjechałem do Bristolu z rodzicami. Zostałem tam razem z sercem na maksa. Nie wiem, czy pani kiedyś była w Bristolu? Co tam się dzieje na stadionie? Nie, no ja nie byłam, bo ja tak, wie pan, do sportem to ja się tak specjalnie nie interesuję. A czy tu telewizor jest, to oczywiście można oglądać. Ale zauważyłeś rzeczywiście takie przez mgnienie oka jakby wspomnienie albo w każdym razie takie mignięcie emocji. W każdym razie ten Bristol z czymś musiał jej kojarzyć. A emocje ciepłe czy nieciepłe? Pytam dlatego, ponieważ w tej samej notatce ciepłe. Tak? Oj, widzę, że tu agent poszalał. Tak, to zrobił śledztwo środowiskowe. Przyjechał, to może zniknął z innego powodu w ogóle, niezwiązanego ze śledztwem. To by było najlepsze, jakby się okazało, że to jest w ogóle jakiś... Chodzi o miłość. I zupełnie z czapy powód. No, co dalej? No dobra, jak teraz nie proszę, bo to, co chciałem, to dostałem. Więc bierzemy sobie po jednej jedyneczce chyba z Fletcherem. Tak, oczywiście. Piękne miejsce, droga pani, naprawdę. Smaczna ta kasza z kiełbaskami. Widać serce tutaj. Aż chcę zapytać, czy pani ma tyle czasu, żeby poświęcać się całościowo w hotelu, czy... pani źle zrozumie to pytanie, ale my z Bristolu tacy jesteśmy. Pani zamężna? Ma pani rodzinę jakąś, czy całe serce hotelowi? Słuchaj, zarumieniła się. No nie, no ja nie zamężna jestem. No to ja to słyszę. Dlatego... No to ja walę, tak, taka słyszę. Piękna pani niezamężna, nie wierzę, nie mogę w to uwierzyć. Pani piękna, ale zajęta. No. Umawia się z hotelem. Aha! Wiesz co, zaśmiała się tak sztucznie trochę. Dużo pracy jest, wiecie panowie, tutaj. Rzućcie sobie na czarma. Oczywiście. I teraz tak, nikt nie wziął. Iwona, serio? To nieprawda, nie ma. Nie, wiem, ty 100 punktów masz. Ale rzuciłem 87. O nie! Jeszcze lepiej. Pani ciebie policzkuje? Nie. Ja nie miałem intencji. To już ja nie miałem. Jak czerwona była ta pani? Dyskutujecie z nią, dogadujecie. Panowie, ale to tak nie przystoi, no. Wprawdzie ja z Bristolu tutaj miałam niedawno gościa, ale no, to tak trochę z umiarem, proszę, no. O, przepraszam, jeżeli uraziliśmy. No nie uraziliśmy. Nie, to było naszym celem w żaden sposób, przepraszamy panią. Biorę jej rękę, całuję.
Taka, wiesz, już bardzo się niepewnie poczuła, widać, jak pocałowałeś ją rękę. Nie, no mnie to gasi, w sensie jak gram, że jestem zgaszony, bardzo przepraszam, jest mi głupio. Poniosło, wie pani, praca. Ja dalej jestem w swoim... No to bez Bristolu to chyba to tak macie we krwi takie... Żywiole. No więc klucz. Ja tam już jakby nie męczę, no nie? Jestem ciekaw, jak poszło naszym złodziejom. Sekcja z tego na dole, tak. Sekcja władzy. Sekcji wykonawczej. Ha! Tyle wam powiem. Słuchajcie, Fletcher, ty dostałeś pokój na górze. O, pokój. Mosty dostałeś pokój przy schodach na parterze, tak. Super. No to my tam schodzimy po schodach, pewnie, jak nie, oni się tam kosmetyzować, bo... No dobra. To oni tam nas widzieli, że my tam do czwóreczki żeśmy poszli. Ja mam w planach wziąć coś w stylu prysznica, się odświeżyć i spotkać się na niby party, skoro czworo Anglików spotyka się w Szkocji, to... Totalnie pewnie powinni pić razem. To nie może być przypadek. Okej. Okay. No właśnie. No dobra, to spotkaliście się w takim razie później. Gdzieś na zewnątrz, czy jeszcze tutaj w motelu, a czy w tym hotelu? Gdzieś tam, gdzie można swobodnie porozmawiać, to jest tak. Bo już tutaj jesteśmy trochę spaleni, tak delikatnie. Wiesz co, tam jest, za hotelem jest taki ogród, całkiem ładny zresztą, gdzie takie drewniane, grubo ciosane stoły z takimi zadaszeniami. Myślałam, że w ogóle gdzieś w porcie, ale dobra, też może być. Nie, no to jest jeszcze kawał do nabrzeża samego. Dobrze, no to jest... Dobra, no to się spotkamy i wymieniamy się informacjami, znaczy tym, co się tu wydarzyło. Czyli wiemy, że pokój jest niewynajmowany. Tak, niewynajmowalny, wręcz bym powiedział i to podkreślił. Niewynajmowalny. Czyli co się tam musiało wydarzyć? Tak. Dlaczego? Strzela pąsy na słowo Bristol, więc... Tak, dziwne, że jest pokój niewynajmowany, to jest kasa. No ale możliwe, tam... że agenci zakazali, bo to jest jedna z opcji, a druga z opcji jest taka, że ona ma jakąś tam pamiątkę. Na przykład na ścianach wypisane coś, jakieś te dziwne. Tak jak pamiętasz most, co było w piwnicy u tej dziewczyny? Tak. Tylko że strzelam, że ona wtedy by, nie wiem, no wezwała kogoś, zamalowała to, chciała, tak jak mówi Fletcher. To właśnie wezwała tych agentów, nie? Chyba, że jest to zamierzana. Nie. Ona raczej. Bo tam za coś kasę dostała za milczenie. Za niewynajmowanie, mówię o tych pieniądzach, które znalazłeś. A może nasz kochany Appleby się tutaj kryje i ona go kryje. No. Tak czy owak, wydaje mi się, że moim zdaniem musimy wejść do tego pokoju. Nie wiem, czy wykraść jej ten klucz, czy po prostu się włamać w nocy. No mamy w ekipie człowieka od działań operacyjnych, to może i... Wiesz co, słuchaj, Kyle, jakbyś mi tak pożyczył ten zestaw, to mogłabym coś spróbować, może pójdzie mi lepiej, wiesz. Ja ci nic nie chciałam mówić, bo myślałam, że jesteś tym specjalistą po tym, co, po tym, jak wspaniale pożyczyłeś samochód. Ale wiesz, daj mi święty spokój i tak wciska mi te narzędzia. Myślałam, że powiesz, wiesz, ja się chodzisz z nimi to czas. Wiesz, ja tam czasem coś potrzebowałam otworzyć, więc mam, powiedzmy, jakieś doświadczenie w tym. No dobra, okej. Dał ci te narzędzia i co da? Baw się dobrze. No ale to moment. Ja myślę, że poczekajmy do nocy. Tutaj. Już raz tam spaliśmy przykrywkę, to teraz byłoby bardzo dziwne, że się interesujemy znowu pokojem. Dobrze. Okej. To coś jeszcze? Czy przeskakujemy do nocy?
Jeszcze mam jedno do was pytanie. Czy wy myślicie, że Appleby... Appleby. Nasz agent tutaj przyjechał, Appleby, przyjechał tutaj za tropem sensowej, czy ona się tu pojawiła przypadkiem? Dlaczego on się tutaj pojawił? Tak? Skąd on mógł wiedzieć, że ona tu będzie? Bo jest stąd, a ten Long Longforgan jest na północ, więc jakby trochę po drodze. Jeżeli po szczycie ona, nie wiem, przemieszczała się w stronę całego Good Johna, albo chciała go śledzić, albo no, być gdzieś w pobliżu, no to takie miejsce jak to nie jest jakimś bardzo obcym pomysłem. Jeżeli nasz agent był na jej tropie, albo w ogóle z nią w kontakcie, to mogli się spotykać tutaj. On ma, słuchajcie, w tych papierach, które dostaliśmy w skrytce, jest napisane, że bardzo wiele skarg padało na tego Appleby'ego w związku z jego kontaktami z agentkami i z ich informatorkami, więc był jakiś... Kobieciarz, nie wiem, może brutal, może jakiś dyscyplinował, natomiast no raczej kobieciarz po tym, jak Maggie na niego reaguje, no nie, na wspomnienie. Tak. No w sumie fakt. No dobra, to... Częste skargi dotyczące postępowania z agentkami i informatorkami. No, ale co nam tu daje, no? Nie, bo ja szukam coś z tego... Co się tu wydarzyło? Dlaczego, nie? Jak... Skąd on wiedział, że ona tu będzie, nie? Bo to... To on był z nią w kontakcie, bo tak naprawdę on był, jakby z tego co pamiętam, był łącznikiem pomiędzy nią a agencją, tak? Tak. Aha, dobra. To mógł się z nią po prostu mówić. Tak. Oni mogli mieć tutaj, nie wiem, miejscowe. No to teraz pytanie, czy on zniknął ją, czy ona zniknęła jego? Czy może zniknęli razem? Ja myślę, że wszystko będzie kryją się w pokoju numer 10. Tak, też mi się wydaje, że trzeba ten pokój sprawdzić. W sumie zawsze możemy spróbować zwinąć klucz. O ile nie nosi go zawsze ale przy sobie. Ale nie ma. Właśnie nie ma tego klucza. Myślę, że ona ma go przy sobie albo w pokoju, w którym mieszka. Jeśli ona tu mieszka. Nie wiem. Nie wiem, czy gdyby ona się tutaj... W sensie ten nasz Appleby się chował tutaj razem z sensową, albo żeby byli w ciepłej jakiejś relacji, to ja nie wiem, czy nasza pani Maggie byłaby taka lwicą, która pilnuje tego pokoju i tak dalej. No nie? Ciężko powiedzieć, wiesz, jak się zachowują podczas takich sytuacji. No, ale gdyby na przykład, jeżeli Appleby z sensową się tutaj pokłócił, albo doszło do jakiegoś konfliktu, albo może wypadku nawet, albo nie wypadku, to biedny, zraniony Bristolczyk, który potrafi urobić kobietę, mógłby sobie zrobić tutaj kryjówkę. No to prawda, mógłby. Dobra, umówmy się na jakąś godzinę. To wszystko są, słuchajcie, insynuacje, dopóki nie sprawdzimy tego pokoju. Dobra, nie będziemy wiedzieć. Umówmy się na jakąś godzinę w nocy, spróbujmy otworzyć drzwi i spróbujmy go przeszukać. Mhm. I musimy działać bardzo szybko i bardzo cicho. Natomiast jeżeli się zatrzymamy na tych zamkach i się nie uda nam otworzyć zamka, to moim zdaniem powinniśmy wypieprzyć te drzwi i tyle. Jak najciszej, może jakimś narzędziem, żeby pękł ten zamek. Najwyżej zostawimy ze sobą ślady, ale no i nic innego nie mamy. Co o tym sądzisz? No tak, czas leci. Słuchajcie, czas. Dobra, słuchajcie, jak wyglądały te drzwi? Z tego co pamiętam? Wiesz co, to no, są starsze drzwi. Ale... Zwykłe drewniane. Tak, zwykłe drewniane. Z... Nie jakieś trudne do sforsowania w razie czego? Nie. Jeszcze chciały, jest kwestia ewentualnego okna. Bo to jest pierwsze piętro, tak? Tak, to jest pierwsze piętro. A w ogóle tam widać jakieś zasłonięte zasłony, o coś takiego. Wiesz, no i na papierosa na zewnątrz, to się chce nie przejść. Nie różni się od innych pokojów ten widok. No. Ale na przykład, nie wiem, jest jakiś gzyms na tym pierwszym piętrze, można by na przykład wyjść z innego pokoju, gdybyśmy mieli na pierwszym piętrze pokój. Mamy akurat pokój na pierwszym piętrze, więc... No mamy. No nie mamy. Mocno. Jak znaczy macie... Twój. Fletcher ma. Fletcher ma pokój na piętrze, ale po drugiej stronie. Lewis, ja mam na parterze, ty masz na piętrze. Co to? Tak, ja myślałem, że odwrotnie mamy, ale dobra. Znaczy, a ilu tu jest piętrowy budynek? No to jest jednopiętrowy, w sensie dwie kombinacje. No super, to przepraszam.
No to czy z naszego pokoju dałoby się dojść do okna tego, tej dziesiątki? Nie, no bo to jest zwykły budynek. No musielibyście po prostu przez dach przejść, wyjść, wdrapać się na dach przez okno i po prostu przejść przez dach, nie zrzucając dachu. No to chyba nie jest jakieś szczególnie dobre rozwiązanie. To nie dasz rady? To próbuj. Dałbym, ale nie będę próbował. Dobra, słuchajcie, noc, cisza gdzieś na zewnątrz, tylko słychać, słychać jakieś psy co pewien czas. Stoicie przed tym pokojem. Lia, ty rozumiem, że zabrałaś się za zamek, tak? Ja gdzieś na czaty chcę iść, na czujkę, gdzieś na róg, na dunku, coś takiego. Okay. Nawet chciałabym po dobroci ten zamek sforsować. Jak tutaj, co mogę to robić? Mogę sobie rzucić po prostu na Locksmith, czy mam sobie coś czegoś dodać? Wiesz, do mojej umiejętności nadzwyczajne, czy... No możesz sobie dodać jedną kość w takim razie, to nie jest trudny zamek. A w tym momencie czujesz się tutaj dosyć pewnie, tak? Jest tu pusto. Czyli czekaj, dobra, nieważne. Jest sukces. Nawet mogę sobie ten, ale nie potrzebuję. Po prostu zamek. Klik. No i... bez żadnych kości, słuchaj, da, luz. Zamek puszcza. Najpierw rzucę, potem pytaj, nie? Rękawiczki. Ja sobie zakładam. I wchodzę. Latarki? Pokój jest pusty, tak? Nie ma tam nikogo, światło jest zgaszone. Zresztą widzielibyście pod szparze, pod drzwiami, jakby się paliło. Można szybko zasłonę zasłonę? Można. Może nie będziemy zbudzać podobnie. A na pod drzwi na szparę rzucam, nie wiem, koc czy nie wiem, swój płaszcz. No dobrze, okej. Okej. Okay. Normalnie światło. Okej, zasłoniliście szparę pod drzwiami, zasłonięte są okna, zapaliliście światło. Wiecie co, no pokój widać, że jest nieużywany, ale posprzątany. Chciałbym tam przekopać wszystko, co się da i cicho to zrobić. Wiesz co... Nieużywany w takim sensie, że nie wiem, ja wkładam rękę pod kołdrę, która jest złożona oczywiście, ale w sensie zasłana, ale może jest, nie wiem, jakaś ciepła albo... dobra. Nie, pokój jest ewidentnie niewynajmowany. No to przeszukanie takie, co? O, tak myślę. Poszukujemy na maksa wszystkie skrytki, szukam, nie wiem, cokolwiek. Za obrazem. Nie no, znajdziemy wszystko, co tam jest. Jeśli tu już byli agenci, no to prawdopodobnie to przeszukali. Natomiast Lia, jak zaczęłaś przeszukiwać i rozglądać się po takich miejscach najmniej oczywistych, pewnie inni zrobili to samo, ale to, co ci się rzuciło w oczy, to fakt, że w pewnym momencie w rogu pomiędzy wykładziną a ścianą koło łóżka znalazłaś jakby igły takie z drzewa iglastego. Igliwie znalazłam. Mhm. Czy były takie drzewa pod domem Gudjona? Nie wiesz, czy to jest w ogóle drzewa. No wygląda, przypomina to igliwie, ale nie wiesz, co to jest. Dobra, to oglądam to. Mogę to jakoś ekspertyzować. Czy nie masz nawet lupy za bardzo? To na razie biorę ze sobą. Dziwnie, wiesz? Ale to jest jakieś narzędzie, nie wiem, do posłuchu może, którego nie widziałam nigdy. Czy coś się tym przypomina, czy to się tym przypomina właśnie? Z plastiku to jest, nie wiem z czego. Wiesz co, sprawdzasz jaki to jest materiał. To w ogóle jest... Nie, ale jak sprawdziłaś, jaki to jest materiał, to jedna z tych igieł się złamała i zauważyłaś, że na palcu masz krew.
Ale w sensie, że się zacięłam, czy ten nie, materiał? Nie, to nie jest twoja, jesteś czy absolutnie pewna, że to nie jest twoja krew. Dobra. Masz na palcu krew, która się wylała. Czy to miniaturowe fiolki? Z tego, z tej igły. Co więcej, miałaś takie dziwne wrażenie i kto stał przy niej? Który z was stał przy niej? Tak, ja stałem przy niej. Stać, no dokładnie. No. Kto stał przy niej? Mieliście wrażenie, jakbyście w głowach usłyszeli krzyk. Ojej. Dobra, to jedno już się wyjaśniło. Ja patrzę po innych jakby, ale nic nie daje przypomnieć. Słyszeliście to? To wrażenie. Co, ile tam w ogóle tych igieł jest? To jest w rogu wiesz co, to pokoju, są wciśnięte tak? gdzieś pomiędzy wykładzinę a ścianę. Udało się znaleźć, nie wiem, 6-8 takich. A ta wykładzina jest podnoszalna? Można, nie wiem, podnieść wykładzinę i zobaczyć, wiesz co się dzieje pod spodem? Jeszcze tam się parę wsypało, ale najwidoczniej one zostały tutaj zagarnięte skądś. Cały pokój wygląda na odkurzany, w związku z czym mógł to być przypadek, ale jak odsunąłeś siłą kawałek, to tam więcej nic nie ma. A w innym miejscu w pokoju, po innych kątach, jakbym poszukała? Wiesz, to tylko kurz, nic specjalnego. Czyli dobrze dogotują, ale słabo sprzątają. Dobra, no to fajnie, biorę te igiełki pozostałe, zachodzę w ogóle, co to może być. Ale podejrzewam, że to może mieć związek z odpowiedzią na jedno z naszych pytań, to znaczy to się, skąd się biorą dziwne sny naszej pani Fanmore, panny Fanmore. A co sugerujesz? To są igły po prostu. No i to może być coś, co zostało jej wstrzyknięte. Okej. Okay. Substancja, albo to jest pobrane z jej krwi, no cokolwiek, ale tutaj jest materiał biologiczny, jak widzisz. Mhm. Rzućcie na lesson wszyscy. Przypomina krew. Na co? Na lesson. Na lesson. A macie, że to jest wszystko, co tutaj udało się nam znaleźć? W sensie... Ja wydaję jedno szczęście i mam sukces. Mhm. To. O, a ja mam sukces tak na styk. Też mam sukces? Mimo, że tak miałam mało, 25 tylko. A udało się. Słuchajcie, usłyszeliście skrzypienie podłogi. I w tym momencie otwierają się drzwi. No to ktoś stał na czatach, tak? Ktoś stał na czatach? Wszyscy tam przeszukiwali się ten pokój. No. Nie wiem, nikt nie stał na czatach, no to... Coś się nie dogadaliśmy. Brawo, ten... brawo my po prostu. Czy to, że mieliśmy sukces na nasłuchiwaniu, daje nam czas na reakcję, czy my tak, tylko usłyszeliśmy, że ktoś wchodzi do drzwi? Daje nam czas na reakcję. Natomiast to są... Czy tam się da ukryć? Wyjdź przez okno, teraz możemy. Ja staję za drzwiami, tak? Mhm. Ja pierwsze co to gaszę światło. No okej, okay, ale zanim znaczy dopadłeś... ja też staję przy wejściu, żeby być po prostu gotowym złapać za frak. Drzwi się otwierają zanim ty dopadłaś do światła. Ja staję za drzwiami, chcę wiedzieć kto wszedł. Słuchaj, otwierają się drzwi i widzicie zaskoczoną panią Maggie w szlafroku. A państwo, co tu robicie? Pani Maggie, to... Proszę państwa. Ja jak gdyby stoję za drzwiami, czekam na reakcję innych, jestem gotowy do działania. Wciągam ją do środka i zamykam za nią drzwi. Okay. Ratunku! Cicho. Zakryję usta. Tak, ja je zakrywam usta ręką, ale patrząc oczkami ciepłymi mówię cicho, pani Maggie, proszę nam pomóc. Wszystko wyjaśnię, tylko proszę nie krzyczeć. Nie stanie się pani krzywda. I puszczam. A wy jesteście jakimiś bandytami? Czy... Nie, my szukamy mojego brata. Mój brat zaginął 3 miesiące temu. Wyjechał z Bristolu. Policja nic nie daje rady, więc ja wiedziałem tylko, że on wyruszył tutaj do Szkocji, do Edynburga. O Boże, ale to pana Appleby pan szuka? No to trzeba było tak od razu, proszę pana, powiedzieć, a nie... Policja nas zwodziła, ja nie wiedziałem, czy ja mogę w ogóle o tym mówić na głos. Oni coś próbowali ukrywać przede mną. Poprosiłem moich przyjaciół i przyjechaliśmy go szukać.
No ale to trzeba było się włamywać do mojego pokoju, jak pana brat zniknął i proszę pana, razem z kluczem, proszę pana, i został mi jeden klucz, ja nie mogę nawet ślusarza, żeby mi takie zamki wymienił, bo żadne nie pasują i proszę pana, nie mogę pokoju wynająć, no. Ja bardzo przepraszam, ale jak rano, jak parę godzin temu, jak się logowaliśmy, rozmawialiśmy z panią, ja próbowałem wybadać, ale się nie udało i pomyślałem, że będzie pani nie do przejścia, dlatego się zdecydowałem na ten desperacki ruch. Czy pani miała z nim usiłuje się podnieść. A ona leży? Znaczy, no to ją złapałeś i przechyliłeś, trzymasz ją, tak? Więc straciła ruch. Nie, ja jej puściłem rękę na uszach. Tak? Okej, okay, dobra. No. Tak, tak, puściłem ją. No... No to ja pomogę, no ale to już ktoś tu wcześniej go szukał i... Policja? No chyba tak, chyba policja, no. A jednak mówili prawdę. Nie ma żadnych efektów śledztwa i dlatego uznałem, że muszę to zrobić na własną rękę. Boże święty, no ja prawie zawału dostałam, proszę pana, no. Ja rozumiem, że pan się obrata, martwi, ale żeby mnie o zawał przyprawiać, no. Bardzo przepraszam. Jak mogę to pani wynagrodzić? Czy chce pani, żebym teraz wyszedł i spotkamy się za jakieś 15 minut na dole, albo jutro przy śniadaniu? Nam tu wynajęty no, ale pokój. No to powiedzcie państwo, co chcecie wiedzieć, no bo... No co ja jeszcze... Co ja jeszcze mogę? Czy miał się z kimś? Czy miał tu jakąś kłótnię z kimś? Czy rozmawiała z nim pani? Po co on tu był? Nie no, on szukał jakiejś dziewczyny, proszę pana, no. Ja tam nie wnikam za bardzo, ale no jak on mi, bo on potem mi nawet pokazywał, wie pan, tą zdjęcie tej dziewczyny, to ja od razu wiedziałam, że ona, że to kelnerka jest tutaj z baru niedaleko, no to wiedziałam, tak? To pewnie jej szukał, ale on powiedziała potem... Powiedziała to pani mu? Że kelnerka z baru? No tak, no oczywiście, no powiedziałam. To pewnie tam poszedł. A takiego do baru? To jest Nowa Bar, tak się nazywa, taka nazwa. Wreszcie coś. Ale pani nie wie... Jaką ulgą ma serce się napawa, słysząc te słowa. A on był tutaj zdenerwowany, złamany, wkurzony? Znaczy on, pana brat to bardzo miły człowiek, no... No, no ale... No on tak po prostu, no, zniknął, no... Czy on coś kręci? Rzuć sobie. Czy ja mogę też rzucić? Też możesz, tak. Stoję tak obok, to mam inną perspektywę. Na psychologię. Na psychoanalizę. Analizę? Na psychologię mogę. Albo na psychologię. Albo ja na psychologię rzuciłam. Ja rzuciłam trudny sukces na psychologię. Okej, okay. Słuchaj, wiesz co, no coś, czegoś na ja pewno... jeszcze mogę spróbować. Czegoś na pewno ci na pewno nie mówi. Nope. Czegoś na pewno nie mówi. Dobra. No ale co się stało? A po minutkach. No proszę, proszę. Kuzynko, powiedz. Co się stało z tą dziewczyną w końcu? Wie pani, że znalazł ją? Nie powiedział mi nic, bo potem zniknął i no i proszę pani, on nawet się nie wymeldował i się po prostu nie zjawił. A czy on pani sprawiał jakieś problemy? A czy on pani sprawiał jakieś problemy? Narzucał się może osobiście, czy nie, coś? Nie, gdzież by nie. Nie narzucał się, taka się zaczerwieniła się. Nie narzucał się na pewno? A czy on tu wiele dni spędził? Jeszcze raz pomyśl. Czy wiele dni tutaj spędził? No, on tu tak był z tydzień, proszę pana, wie pan, i, no ale potem to, potem to zniknął, a potem na kilka dni zniknął, a potem to już w ogóle zniknął. Aha.
No dobra. Pani Maggie, bardzo przepraszam raz jeszcze za taką metodę. Zobaczyłeś, że jej oczy się zaszkliły i w tym momencie się rozpłakała. Aha. Bo ja... Przepraszam strasznie, bo ja... Bo ja nie do końca powiedziałam prawdę policji, ale ja się tak... ja się trochę bałam, ale ja już po prostu nie mogę. Nie. Bo ja nie do końca powiedziałam prawdę, że tutaj nic nie znalazłam po nim, no, że został pusty pokój, no. Co znalazła? Margaret, zrzuć to w końcu z siebie. Co po nim znalazłaś? Powie pan, bo ja to muszę zaraz panu oddać, bo ja znalazłam pieniądze tutaj i tak sobie pomyślałam, bo że on jak wyjechał i zostawił mnie tutaj, to coś mi się należy, ale tak potem pomyślałam, że nie, ale miałam wyrzuty sumienia i dlatego nic nie powiedziałam policji, bo przecież by mnie oskarżyli o kradzież. I a w ogóle to Gottfried, co on by sobie pomyślał? Ja zaraz oddam. Momencik. Czy znalazła pani to tutaj w pokoju? No tak, bo wie pan, bo jak tutaj weszłam pewnej nocy, to tylko jego ubranie na łóżku było i jakieś takie jakby liwie z drzewa. No no ja sprzątnęłam to ubranie i tylko te pieniądze znalazłam. No, poodkurzałam. A jego nie było. Jego? No wyrzuciłam. No. Wyrzuciła pani. A te pieniądze to były schowane, czy to tak leżały sobie luzem? No to pod garniturem było. Pod garniturem. Czyli jak pani sprzątała ubranie, to się znalazły i je pani zostawiła, rozumiem, nie? To naturalna reakcja, proszę. Przepraszam, bo ja pomyślałem, że jak powiem to policji, to oni powiedzą, że ja to ukradłam, no i... No tak, tak, tak. Z policją różnie bywa. Proszę się tym zupełnie nie przejmować. Szkoda, że pani ubrania wyrzuciła, bo możliwe. Ale to nieważne. Ja zaraz przyniosę i zaraz oddam. Proszę tego nie przynosić. Ale nie proszę pana, ja muszę. Naprawdę ja muszę, bo ja się po prostu źle czuję z tym, z tym wszystkim, bo on... No. Dobrze. Dobrze. Jeżeli pani będzie lepiej, to dobrze. Jeżeli pani sobie życzy, pójdę z panią. Tak naprawdę chcę iść z nią. Dobra, zeszliście w takim razie na dół, ona zgasiła tam światło, zamknęła ten pokój. Oczywiście zabrałam te igiełki ze sobą. Mhm. Sięgnęła do szuflady i wręczyła ci ten plik, który znalazłeś wcześniej. Bardzo pani dziękuję, jest pani bardzo uczciwą, dobrą osobą. Proszę mi dać znać, jeśli się Godfrey znajdzie. Łapię rękę w swoje i mówię, dam Maggie. Widzę, że dla spokojności ducha potrzebujesz wiedzieć, co się z nim dzieje. Tak jak i ja. Bardzo ci dziękuję. Słuchaj, biorąc od niej te pieniądze, zauważyłeś, że w tym klipsie, tak, oprócz pieniędzy coś jeszcze było. Sprawdziłeś, znaczy przejechałeś palcem po tych banknotach. W środku znalazłeś jakiś bilet. Czy pieniądze są prawdziwe w ogóle? Tak, tak, dlatego właśnie chciałem te pieniądze sprawdzić i może klip. No to super, to... Uspokajam, tak. Mówię, że wyśpijmy się wszyscy, to będzie ważne i potem szukam agentów. A, dobra, to pewnie będzie adres tego, coś związane z tym Nova Bar. Dobra, nie wiem. No dobra, to jest jakaś chata na plaży. Tu wszędzie jest woda dookoła. Zapewne. Tak to wygląda. To nie są takie właśnie te takie koszykowe... Kosze? Do przebierania? Takie kosze, no. Nie, to są domki. Albo... Tam są, widzieliście takie domki, jak chodziliście w okolicach plaży. Ja bym nie traciła nocy, to jest...
No pewnie, wszyscy jesteśmy wyspani. Może poza Leo. Tak, bo ja nie, no nasi jurni kuchankowie, wiesz, szaleli. Tak, aż się nam łóżka rozjechały, wiesz, tak, po prostu. A nie chcę wyjść, nie dawać mi szczegółów. A co Marto tam? Damy chodźmy, się... sprawdźmy ten trop, mamy coś do roboty w końcu. Sławek, ile tam jest kasy i czy coś się rzuca w oczy, nie wiem. I czy to są prawdziwe banknoty? 220 funtów. Czy te banknoty są prawdziwe? Na twoje oko tak. Dobra. Okej. Okay. Sprawdźmy ten adres, to miejsce, cokolwiek. Tak, chodź, ja jestem za tym, żeby... Jak najszybciej. No tylko, że jest w tym momencie środek nocy. Jest, czekacie do rana, czy w nocy Nie, środek nocy to jest idealny moment, żeby znowu się włamać w inne miejsce. Dobrze. Albo chociaż obczaić cokolwiek. Dobrze. Wyszliście w nocy. Słuchajcie, pogoda w tym momencie jest całkiem niezła. Wieje od zatoki. Niesie zapach morza. Na niebie widać sporo chmur, ale pomiędzy nimi widać też gwiazdy. Księżyc całkiem mocno świeci, ale znika co chwilę gdzieś za chmurami. Słychać jakieś samochody przejeżdżające dalej, gdzieś jakieś psy szczekają, gdzieś jakieś miauczenie. Gdzieś skądś dobiegają śmiechy. Rozumiem, że idziecie w stronę plaży, tak? Szukać takich domów. Tak. Szukać tego oznaczenia jakiegoś gdzieś, przynajmniej coś przypominającego. Gdzieś jakieś pary się przechadzają. Słuchajcie, po pewnym czasie, wy w sumie tam już chodzi, już byliście na plaży, nie? Spacerowaliście, w związku z czym macie mniej więcej informacje. Tak, na pewno to obcięliście. Macie mniej więcej wiedzę, gdzie takie domki są. W związku z czym po jakichś 15 minutach trafiacie w miejsce, gdzie rzeczywiście jest grupa takich domków przy samej plaży. Plaża dosyć szeroka. Piaszczysta, kawałek dalej jakieś skały, nie ma tutaj żadnych skarb wysokich czy czegoś takiego, w związku z czym widać dosyć daleko. Domki takie drewniane, wszystkie prawie identyczne. W jakichś dwóch świeci się światło, przy jednym widać śpi jakiś pies, jakieś słabe światełko w środku. No, a da się zlokalizować ten właściwy po numerze chaty zapisanej w długopisie? Jak się przeszliście wzdłuż tych wszystkich chat, to po pewnym czasie rzeczywiście po numerach trafiliście na odpowiednią literę i odpowiedni numer. Jesteście przed domkiem C3, jest tam ciemno. Co tam jest? Jest ciemno. Ciemno? Czy wygląda na opuszczonym? Wiesz co? Wygląda w tym momencie, znaczy na niewynajęty, o tak. Okej. Okay. To co, wchodzimy? Tak. Mm-hmm. Jakie drzwi? To jest takie ze sklejki drewniane, jakieś takie te domki są? Wiesz co, znaczy generalnie bardziej z drewna, natomiast nic tu nie ma specjalnie solidnego, tak? To są takie domki do wynajęcia. No tak. To naciskam klamkę, opieram się barkiem i... To w pewnym momencie usłyszałeś... No. Puściło, wpadłeś do środka. Chciałam nie otworzyć, ale dobra. No, come on. Nie wysiadłby rzut i byśmy stali tutaj. Dokładnie. No, wtedy by się otworzyło inaczej. Wpadliście do środka. Tutaj pusto. Nikogo, na pewno nikogo nie ma. Czy światło jest? Wiesz co, no można zapalić, tak. Tak. To znowu firanki zasłonimy i... Okej, firanki takie, wiesz, takie proste, krótkie firanki. Tak, rozumiem. No tylko, żeby osłonić, nie rzucało się w oczy bardzo.
No i przeszukujemy. Tak. Wnikliwie. Dokładnie. Bardzo wnikliwie. Mhm. Jeszcze bardziej wnikliwie. Słuchajcie, no ewidentnie ktoś tutaj musiał mieszkać. To znaczy nie jest ten domek, nie jest ten domek opuszczony zupełnie, albo przynajmniej ktoś go zostawił, nie jest wynajęty ponownie, dlatego że jakieś rzeczy tutaj są porozrzucane. Natomiast... Wiesz co, ubraniowe nawet nie, ale gdzieś jakiś papier, gdzieś jakieś opakowanie z czegoś. Natomiast to, co was zdziwiło, to, że o ile przy drzwiach widać, że jest jakiś taki bałagan, tak? Coś tam leżało. To dalej koło takiego, ciężko to nazwać łóżkiem specjalnym, tak, ale no jest tam coś do spania. Słuchajcie, nawet śmieci są poukładane jeden na drugim w idealnym porządku. To taki pedantyzm tutaj, powiedzmy. No dobra, a czy z tych śmieci da się coś wywnioskować? Z kartek papieru, opakowań, data, nie wiem, zakupów na jakimś paragonie, czy mężczyzna, momencie, czy kobieta? Słuchajcie, sięgnęliście ręką, rozsypały się jakieś papiery, znaleźliście w nich kartkę zapisaną ręcznie. To, co pierwsze rzuciło się wam w oczy, to podpis Godfrey. Bracie, co tam napisane? Przeczytaj. Musisz na głos przeczytać. Przepraszam. Otwieram. Czekam. Procedura. Mamy znacznie mniej niż ty, kimkolwiek albo czymkolwiek jesteś, czy kogokolwiek reprezentujesz. Ja próbowałem naciskać służby do zbadania tych jego okultystycznych powiązań, ale nie traktują twoich informacji poważnie. Twoja próba zwabienia ich na Hovenhamema i nakierowania na trop Goodjohna była zbyt subtelna. Wprawdzie przynętę na Hovenham wzięli, ale nie sądzę, by dowody przeciw Goodjohnowi były faktycznie dość silne. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Jeśli nie zdołasz nakłonić swojej dziennikarki do ujawnienia Goodjohna, będziesz musiała znaleźć inny sposób przed finałami w St. Andrews. Tylko się upewnij, że twoja szalona teoria Goodjohna truciciela ma jakieś solidne podstawy. Będę czekał na Vlapetit Mason, na odtrutkę, którą mi obiecałaś. Powiedziałaś mi, że mam tydzień, ale wydaje mi się, że cokolwiek mi zrobiłeś. Powiedziałeś mi, że mam tydzień, ale wydaje mi się, że cokolwiek mi zrobiłeś, działa szybciej. Potem się rozejdziemy i przekażę, że Emily MacArthur i Alexia Sentsova zniknęły z powierzchni ziemi. Godfrey. Kim jest Emily MacArthur? No jest to już nowa postać. To jest ciekawe, bo to, że... nie do Alexis Sentsovej, bo ona jest tutaj... Przepraszam. Nie, może być do niej. No dobra, ale może być do niej zaadresowane, natomiast tak. Nie, może być. Jak coś, to będę mówić, że zniknęłaś z powierzchni ziemi, tak, nie? Tak. Więc tutaj to jak najbardziej spokojnie może być dalej. To może być dalej ona. Do niej zaadresowane, tylko kim jest Emily MacArthur? Już się pojawiło nam to nazwisko? Ja nie pamiętam. Nie wiem też w dodatkach. Kurczę. Można ewentualnie. Nie kojarzę wam powiem zupełnie tego nazwiska. Wydaje mi się, że pierwszy raz słyszymy. Dobra, czyli tak, to co się stało. To co się stało tej Billy Fanmore. Stało się, rozumiem, też agentowi Good. Godfrey'owi. Mm-hmm. Tak.
Godfreyowi i podejrzewam, że tą trucizną były właśnie te igiełki. Mhm. Dobra, czyli stąd to zwalić wszystko na Gudjona. To jego sprawa, dobra. To już coś więcej. Ja próbowałem naciskać służby do zbadania tych jego okultystycznych powiązań. Ciekawe, kto to jest tych jego. Ale nie traktują twoich informacji poważnie. Twoja próba zwabienia ich na Hovenama i nakierowania trop na Gudjona była zbyt subtelna. Czyli ta sensowa próbowała zwalić to wszystko na Hovenama i Gudjona, ale zbyt subtelnie. Dlatego ona poszła dalej i spróbowała z tą dziennikarką, tak? Dobrze rozumiem? Tak, ale przecież to Godfrey zataił w ogóle te wątki okultystyczne. Tak. No to co? To on próbował naciskać, żeby zbadać te okultystyczne powiązania, a my wiemy, że robił wręcz przeciwnie? Normalne to nie jest. No. Dobra, na pewno go nakłoniła do współpracy, mówiąc mu, że coś mu podała i że ma odsłudkę, jak zrobi, co mu każe, więc to już wiemy, jakie miał motywacje. No tak, z tym, że on mówi, że to coś zaczęło działać szybciej, więc... No, poza tym tydzień to było w marcu, więc zakładamy, że już po człowieku. Ale to też nie jest konieczne, no bo tylko się upewni, że twoja szalona teoria Gudjona, truciciela, ma jakieś solidne podstawy. Może to ten Gudjon otruł go, a ona ma tylko odtrutkę. I że o sobie pisze w trzeciej osobie? Nie sądzę, wiesz? O sobie? No, bo tam... A w którym zdaniu? Tak. Poczekaj, jeszcze raz przeczytaj to. Tylko się upewni, że twoja szalona teoria Gudjona, truciciela, ma jakieś solidne podstawy. Dobra. Mhm. Cofam. Dobra, wiecie co? Mamy tę możliwość radiową. Jeszcze można by spróbować ponasłuchiwać się. Cokolwiek nie zrobiłaś, działa szybciej. To ona mu podała to coś. Ona. Tak, ona go otruła po to, żeby współpracował z nią, no po prostu. Tak, ten szantaż, typowy szantaż, słuchajcie. Tak, musiała mieć motywację, żeby... musiała mieć pewność, że on jej pomoże, więc to na pewno. Dobra, ja sobie jeszcze zerknę na notatki tutaj. W tych notatkach steczki Emily MacArthur nie ma. Nie ma, tak? Sprawdzałeś. Kimkolwiek albo czymkolwiek jesteś, czy kogokolwiek reprezentujesz. Ja nie do końca rozumiem z tego listu, co chciała osiągnąć Aleksa, ona się nazywa Aleksja Sensowa. Mhm. Ona chciała przekazać jakby. Tak, czyli Hovenam i Gudjon są tymi szpiegami, a ona próbuje zwabić służby brytyjskie tym tropem, żeby dowiedzieli się czegoś więcej? Ale po co? No powiedzmy, że nie wiem, Gudjon robi jakąś wielką rzecz, no nie wiem, zaprasza tych wszystkich słynnych ludzi do siebie, do domu, może chce wysadzić w powietrze, no na przykład. Ale na to nie ma jakichkolwiek podstaw, natomiast może się uda zwrócić uwagę naszych służb na Gudjona, jeżeli powiemy, że on jest szpiegiem. No bo rzeczywiście nim jest, chyba że nie jest. Nie, no jest, to robimy. Tak, ale to chodzi o tego jego zachowanie z wczoraj, jak go podsłuchiwaliśmy. Więc może tak jak mówiłeś, Fletcher, on już nie jest sobą, ten Gudjon, tylko to jest został jakaś... Został podmieniony jakoś tym.
ktoś go udaje tak jakby? No tak, ma to jakiś sens, powiem ci szczerze. Dobrze, to słuchajcie, jaki następny ruch z waszej strony? Bo chyba nie będziecie nocować w tej chacie. Jak wygodnie, są łóżka. Ja bym chciała jeszcze, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy, to posłuchać sobie, znaleźć jakieś radio, nastawić na tą częstotliwość, którą znamy i przez jakiś czas podsłuchiwać, może akurat będzie jakiś komunikat dawał Woodrun, bo coś mu było to radio. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten klub Nowa, w którym pracowała Sensowa. Bo może coś tam się znajdziemy, albo ją, albo kogoś, kto już zna. I trzeci trop to Emilia MacArthur. Tylko nie wiemy, kim jest. Czy my mamy jakąś taką, nie wiem, bazę danych, typu możemy zadzwonić do biura, żeby i powiedzieć nie informację o potrzebie? Dobrze. No poczekajmy do rana. Tylko czas nam się kończy na rozwiązanie tej sprawy. No tak, jest sobota, zostaje nam półtorej dnia. Dobrze, ale poczekajmy do rana. Idźcie we dwójkę może do tej, albo nie wiem, kto tam chce iść do tego baru. Rozglądnijcie się, co tam może coś nam wpadnie jeszcze. Ja bym poważnie posłuchiwała tej częstotliwości, bo to jest dla mnie jeszcze jedna rzecz, której jakby nie zbadaliśmy, nie poruszyliśmy tego tematu w ogóle. Tak. A może tutaj ma... Jednak się to przewija ciągle. I też o co chodzi ze zdjęciami? Czemu są ci ludzie na zdjęciach w ogóle? Po co tym ludziom te zdjęcia? Masz świadomość, że... W zasadzie wszyscy macie świadomość, że nawet jeśli są nadawane jakieś komunikaty na jakieś częstotliwości, to... Po pierwsze musicie wiedzieć, na jaki to zakres, po drugie musicie wiedzieć, czy przypadkiem one nie są w ogóle szyfrowane, tak, więc może być tak, że nawet jeśli je odbierzecie, to one po prostu dla was nic nie będą, tak, będą nie do odczytania, tak? Ja mam ale taką fajną umiejętność, jak kryptografia. Tak, ale jeśli to jest na przykład jakieś modulowanie częstotliwości, jakieś... mechaniczne szyfrowanie to nie pomoże to w żaden sposób. Nie masz pojęcia, co to może być. Oczywiście możecie próbować słuchać, tak? Nie wiem, ale już po prostu... Próbuję... Nie za bardzo mam inny pomysł, więc chwytamy się brzydko, tak naprawdę, nie? No bo wiem, że to się przewija, nie? Ten klub może być zamknięty, czy może być jeszcze otwarty? Co zależy od klubu, no. Będziemy przechodzić, wracać do hotelu, zobaczymy. Ogólnie chyba stąd wypadł, nie? Tak, nie mamy bardzo co robić. Jeżeli już tutaj jesteśmy pewni, że znaleźliśmy wszystko, co chcieliśmy znaleźć, to możemy już ze stąd. Tak, a co nie byśmy więcej znaleźć tak naprawdę? Nie wiem. Tak mówię, jak po prostu jesteśmy pewni, że przeszukaliśmy wszystko, lepiej już tego nie zrobię, no to tak, mówię, chodźmy, nie? Nie wiem. Ja też tak mam, no, że no, znaleźliśmy kartkę, ale czy kartkę znaleźliśmy pod koniec naszych przeszukiwań, czy też nie? Ja bym chciał dokończyć przeszukiwanie i wtedy powiedzieć mi karta. Wywróciliśmy ten domek do góry nogami, jesteśmy spełnieni, możemy wyjść, tak? Tak, dobrze. No dobra, dalsze kroki. A więc? Czy w tym domku coś jeszcze jest? Musimy odpowiedzieć. No jest mnóstwo pokoi, wiesz, ludzie śpią. Pokoi w domku? Co? Czy o hotelu? Znaczy mówię o hotelu. Aha, nie, mówicie o domku. Nie, dobra, w domku nie, no w domku nie. Sorry. No to dobra, no to... Po drodze ja bym chciał zajrzeć do książki telefonicznej w budce telefonicznej, bo tak coś może być, i znaleźć Emily MacArthur. Dobrze. Słuchaj, rzeczywiście jest takie nazwisko. Jest MacArthur Emily. Słucham? Adres w Kirkcaldy, czy nie? Adres w Kirkcaldy, Beveridge Park 15.
nie lubię psuć książek telefonicznych, więc sobie zapisuję w notesie ten adres i numer. Nie wiem. Ale szukam też klubu Nowa. No i klub Nowa też jest jak najbardziej. To tutaj mi adres jest potrzebny, czy... Wiesz co? No to spisałeś sobie adres, nie będę teraz szukał. No dobra, a pora jest taka, że już nikogo nie ma na ulicy, czy chodzą ludzie, żeby spytać się, które będę do Nowy? Wiesz co? Nie pijaczki chodzą, znaczy pijaczki. Nie, znaczy są też młodzi ludzie, są jakieś pary. Można kogoś normalnego spotkać, abstrahując od pijaczków. Przepraszam, czy klub Nowa daleko stąd jest? Nowa, słyszałeś? Słyszałeś, kochanie? No jest, jest, rzeczywiście. To jest niedaleko Beveridge Park. To możliwe. To daleko stąd? Mógłby mi pan palcem wysłać w kierunku? No to tak będzie pewnie z 20 minut, żeby pójść. Trzeba przejść przez centrum i tam po drugiej stronie. Ale do parku to jak przejdziecie, to tam już nie będzie trudno trafić, bo ten. Zresztą tam są też znaki, tak, ale. Okay, dopytacie. Dobra. Co robimy? Idziemy tam? No lepszego pomysłu chyba nie mamy. A potem klub już nie da się lepszy. Jak będzie otwarte teraz, no to. To okej, jak nie, no to jutro. Dobra, przeszliście przez całe centrum, kamienne budynki, widać, że stare, nawet w nocy jest tutaj naprawdę ładnie, oświetlone ulice, przeszliście przez to całe centrum i rzeczywiście widać, że dalej zaczyna się park. Bardzo ładne szeregowce, takie wszystko jest uporządkowane. Ten klub znaleźliście w jakiejś uliczce jeszcze za samym parkiem. Klub jest faktycznie otwarty. Słychać jakąś cichą muzykę, nie jest tam jakoś głośno. Ja jeszcze mówię takie coś, że ten adres całej tej MacArthur to jest też dobry pomysł, bo Godfrey, którego nie ma, pisze w liście, że rozejdziemy się, a ja powiem, że Sencowa i MacArthur się zapadły pod ziemię, więc Sencowa się zapadła pod ziemię, a o MacArthur wcześniej nie widzieliśmy, może po prostu tam sobie się... A to jest blisko, ale możemy najpierw wejść do klubu. Ewentualnie możemy, tam ktoś może pójść, nie? Ale nie wiem, jak chcecie. Ja mogę tu poczekać też. Do klubu możemy iść. Ja mogę iść. Dobra, słuchajcie, klub Nowa. Jakiś lekko podpity mężczyzna gdzieś przeszedł. Weszliście do środka. Słychać muzykę, natomiast na sali są może 4 osoby. Barman zwrócił uwagę na was. Prawdopodobnie jesteście inaczej. A są kelnerki, barmanki? Bo my mamy tą fotę sensowej. Więc może by się udało ją rozpoznać z twarzy, chociaż dałbym sobie rękę uciąć, że jej tu nie ma. No okej. Ale jak jest jakaś pani, i to patrzę, czy ona wygląda jak ta osoba ze zdjęcia. Nie, zdecydowanie nie ma nikogo, kto by przypominał chociażby osobę ze zdjęcia. Jest jakaś kelnerka z jakimiś kuflami, ktoś tam, wiesz, o tej porze to już druga dziewczyna zamiata. Coś tam sprzątają, kelner. Kelner myje kufle. No dobra, to ja do jakiejś... Przepraszam, co mówiłeś? Pytamy o nią? No tak. Myślę, zastanawiam się nad rosyjskim akcentem. Dobra, patrzcie to. Ja mam rosyjski akcent. W sensie, ja znam rosyjski... Jak coś... To spytaj się o siostrę, czy coś takiego. czy kuzynka Aleksja tu pracuje jeszcze? No. Siostru. Okej, okay, no to do kogo podchodzicie?
A Jezu, dobra, no to daj, no to pójdę sama, nie? To nie róbmy, nie róbmy tak, że zjemy całą grupą. Ja biorę piwko przy barze. Okej, okay, dobra, wziąłeś przy barze piwo, a ty idziesz w takim razie co, nie do baru, tak? Jak idziesz sama? Czy gdzie no. idziesz? Bo most się rozgościł przy barze. No wiem. No żebyśmy nie stali jak kołki, no nie? W przedpokoju, nie. Ale rozmawiali się co robić. Dobra, ja mam taki pomysł generalnie, bo jak tam jest obsługa, no to oni muszą wychodzić na pewno co jakiś czas, jakimś mają na zewnątrz miejsce, nawet chcę tak na chwilę wyjść, odetchnąć, nie wiem, zapalić, cokolwiek. Wiesz co, no w tej chwili, no, mów, mów. I pomyślałabym sobie, że mogłabym tam obejść tam budynek dookoła i poczekać, aż ktoś po prostu wyjdzie i zagadać wtedy. Dobra, to nawet zanim tam doszłaś, ktoś w tym momencie wynosi jakieś skrzynki. No właśnie. Jakaś dziewczyna. Tego typu życie. Upięte, ciemne włosy, upięte kucyk. No, biały strój. Dzień dobry pani, słucham. Odłożyła te skrzynki. Tutaj, słuchaj, i chcę mówić po angielsku, ale z takim wyraźnym akcentem rosyjskim. No, dobra. Nawet może jakieś tam słowa gdzieś tam przekręcać. Tak, po prostu. Naśladuje moją poprzednią przykrywkę z poprzedniej akcji, z poprzedniej misji, więc tutaj mam to dobrze przećwiczone. Chciałam zapytać o moją siostrę. Zaczęła od razu na ciebie dziwnie patrzeć, jak zaczęłaś mówić takie... Ona tutaj pracowała. Może ją kojarzysz? No nie wiem, u nas, proszę pani, to nie było nikogo, kto by mówił z takim akcentem. Ja niedawno przyjechała, także ja jeszcze mam... widać, że się wystraszyłaś ją chyba. Przepraszam panią, ale nie umiem jeszcze za dobrze po angielsku. No i to co, ja mam pani pomóc? No tutaj nikt taki jak pani to nie pracuje. Ale ja wiem, że ona pracowała tutaj. Pisałam z nią i kontakt się urwał i ja przyjechała jej szukać. To nie, proszę pani, tutaj nikt taki nie pracował. No nikt tu nie, żaden ruski tutaj u nas nie pracował. Szefie! Super. Widzisz, że... Ale spokojnie, proszę. Bardzo panie proszę, to... Ja nie chcę problemów. A pojawił się jakiś mężczyzna. Kafar taki, wiesz. Nie kafar, tak wiesz, normalnie przeciętnie zbudowany. Szef to nie kafar. O co chodzi? No ta pani twierdzi, że tu jakaś Ruska pracowała, ale u nas nie pracowała żadna Ruska, nie proszę pani, u nas żadna, nikt z zagranicy tutaj nie pracuje, proszę pani. Ale moja siostra, opisuje ją, wyglądała tak i tak, nie? Tutaj... Okej. Słuchaj, zauważyłaś, że dziewczyna spojrzała na tego gościa. Odwróciła się, ale... No to Emily tak wyglądała, ale to proszę pani, ona nie była żadną Ruską. Ale ona się nie przyznawała po prostu. No jak się mogła nie przyznawać, jak ona przecież stąd jest, no. To skomplikowane, ale proszę mi pomóc. No to Emily tutaj pracowała, ale to ona zniknęła w marcu i nie przyszła więcej do pracy, proszę pani. Właśnie, i co się z nią stało, nie? Czy wiecie coś państwo? Wiemy, że nie przyszła do pracy więcej. Ale żeby ona była z ruskich jakaś? Niemożliwe. Ale ona coś mówiła. Ja przyjechałam tu z daleka, żeby ją znaleźć. No to my nie wiemy, proszę pani, gdzie ona jest. Od marca? Nie, Emil nie ma od marca, tak. I nic nie możecie państwo mi pomóc. Nie, proszę pani, nie możemy pomóc. Ja przepraszam. Ja przepraszam, że zawracam głowę.
pociągnął dziewczynę do środka. Dobra, to ja już jestem do środka, już teraz to koniec. No, polska mafia wpadła i co? No dobra, no. To co, wracasz to nic, teraz ja do nich do środka? Ja już, nie, coś czekam na zewnątrz. Czekam, trudno. Już teraz już nie mogę wrócić. Dopijam piwko. Mm. Długo już jej nie ma, idziemy sprawdzić na zewnątrz? Tak, zobaczmy, może coś się stało, ktoś odczepił. Chodźmy. Dziwne czasy. Albo jak kogoś. No dobra, to czy idziemy... Idziemy do... Wychodzimy na zewnątrz. Okej. Okay. No trafiliście na wybitnie w złym humorze. Ale to może być tak, że on, Godfrey, w hotelu Maggie powiedział, że szuka tak naprawdę tej Emily, bo ona powiedziała, że dziewczyna, której szuka, pracowała jako tam tutaj, tak? Czy tam padły nazwiska? Dobra. Blisko jest tak adres. Tak czy siak. Ona się tutaj mieszkała, podawała się za Emily. I on generalnie... No to czemu nie musimy już iść do domu Emily? To już mam wyjaśnione. Ale dlaczego nie? No może są dwie osoby. Okej, możemy. Ale w każdym razie zakładam, że Aleksja sensowa to tutaj jej kryptonim operacyjny tutaj w tym mieście to Emily MacArthur. Tyle. No to takie założenie powiedzmy jest tylko. Oczywiście możemy iść tam pod idą, jasne, tylko no... Czas. To jest to, co ja tutaj wywnioskowałam. Na razie to jest mało, ale... No. Ale myślę, że to jest jedna osoba, tylko on po prostu to napisał w ten sposób, że... Tak, że obie wersje osoby... Obie wersje znikną z powierzchni Ziemi, tak żeby się nie martwiła, że on po to zadał. No tak czy owak, jeżeli to jest ta sama osoba, to ma niedaleko mieszkanie, więc... No to ja nie czuję, proszę bardzo. To... Proszę bardzo, wycieczko. Idziemy. Zobacz, pani przewodnik. Adres znajdujecie w sumie dosyć łatwo, ale budynek bardzo kontrastuje z całą resztą tych... uporządkowanych i porządnych budynków. Znajdujecie taki budynek z białej płyty, no taki ewidentnie dla biedniejszych rodzin. I to jest ten Emily dom? To jest ten adres. Mhm. Ale to jest dom, czy jakieś takie mieszkania komunalne? Wiesz co, to są, tak, to muszą być mieszkania komunalne. Ja zostaję na zewnątrz, czekam. Obserwuję okolice. Na domofonie znaleźliście pod numerem 6 rzeczywiście nazwisko MacArthur. Ja podchodzę, dzwonię. Cisza. Ale tam wiesz co, drzwi są otwarte. Okej, okay, no to co? Wchodzimy. Weszliście do klatki, klatka też otwarta, nawet śmierdzi tutaj. Jakieś krzyki, jakaś kłótnia z któregoś mieszkania. Mhm. Weszliście po schodach. Słucham? No, co pod szóstką? Tam słuchamy. Wiesz co, z pod szóstki nic nie słyszysz przez drzwi. Ale widać, że tam jest ciemno. Patrzę ci, Fletcher, w oczy. Ja patrzę, czy są drzwi otwarte jeszcze najpierw. Po prostu za klamkę ciągnę. Wiesz co? Pociągnąłeś za tą klamkę i coś przeskoczyło i drzwi się otworzyły. Tylko otwieram drzwi, jak gdyby robię ci gest, proszę bardzo. Mhm. Kto tam wchodzi? Jak jest koniec końców z pistoletami? My mamy jakieś uzbrojenie, czy my jeśli nie chcecie, mamy to możecie mieć, natomiast to jest... Ja mam. To jest broń nielegalna, tak? Znaczy w sensie takim, że macie to gdzieś schowane. Chcecie mieć, to możecie mieć, ja mam. Wam nie zabroni. Ja też mam i wyciągam go teraz, zanim wejdę tam do środka. Kto wchodzi, kto zostaje na zewnątrz? Ja zostałam w ogóle przed budynkiem. Ty jesteś przed budynkiem. Ja na ulicy przed budynkiem obserwuję okolicę. No, a Kuk?
Wejdę. Czyli na we trzech wchodzicie, a Lia zostaje na zewnątrz. Weszliście do pustego korytarza. Coś to będę naśladować sowę. Okej. W środku smród, ale pierwsze, jeszcze zanim dotarł do waszych nozdrzy, usłyszeliście coś. Coś, co dosłownie przeszyło was lękiem. Słyszycie bicie serca. Ale w jaki sposób to słyszymy? Tak jakby rozlegało się w całym mieszkaniu. Wot, no. Gdzieś jest tylko widać... Znaczy, no, jest ciemno tutaj, tak? Jedynie co widzicie, więc obręby okien. W związku z tym lękiem ja chcę zapalić światło. Szukasz po omacku włącznika, trafiasz na niego, włączasz światło, dźwięk nie ustaje, ale jesteście... Ja widzę, że się zapaliło światło? Tak, widzisz, że się zapaliło. Co więcej, ty widzisz, że przychodzą jakieś osoby, nawet ktoś tam wszedł do środka, nikt w ogóle nie zwraca na to uwagi. W pomieszczeniach widać ślady jakiegoś czy to walki, czy też czegoś, no coś się tu w każdym bądź razie działo. Zrobiłeś dwa kroki, zobaczyłeś pokój taki z kanapą i z telewizorem. Kineskop jest rozbity. Dźwięk nie ustaje. No, przeszywa was cały czas. A następnie ten smród, który zaczął was ogarniać. Poza tym biciem serca, to jest jedyne, co tutaj się dzieje. Krok. A jaki to jest smród? Trup? To jest dokładnie. Prawdopodobnie, ale nie jesteście pewni. Drugi krok. Zobaczyliście, że światło, które wpada z korytarza do drugiego pokoju, kładzie się na podłodze, z taką laminowana podłoga. Widzicie tam zaschniętą kałużę czegoś czarnego. Kolejny krok. W tym momencie widzicie gramofon, którego igła znajduje się na samym brzegu i za każdym biciem, uderzeniem serca przeskakuje w górę. Wchodzę do tego pokoju z kałużą krwi. Ja staram się to robić szybko na zasadzie, bo możliwe, że tu ktoś jeszcze żyje, albo... Smród się nasilił. Widzisz komodę taką z szufladami. Z jednej z szuflad widzisz tak jakby wyciekającą krew, która ściekła na podłogę i zaschnęła. Ale słyszysz, gdzieś słyszysz taki głos podobny do takiego kurczowego oddechu. Potrafię to zlokalizować? Skąd ten głos? To nie jest gramofon? To nie jest gramofon. To brzmi naturalnie, jakby żywo, nie jest to jakieś tam sztuczne. Sztuczny dźwięk. Okej. Okay. Sprawdzam te szuflady. Ta szuflada, z której krew wycieka. Otwieram ją. Wiesz co? Nie jesteś w stanie ją otworzyć. Coś ją blokuje. Zapieram się z całej siły. W tym momencie słyszycie trzaśnięcie drewna i szuflada wyskakuje w twoją stronę. Ty się opierasz nogą, nie przewracasz się, ale w tym momencie rzuć sobie na poczytalność. A, bo w to gram. Poczytalność to będzie tutaj się nazywało Sanity. Nie udało się. No to zrzuć sobie w takim razie szóstką.
Ale się bardzo nie udało. Aż szóstko. Grudno, że nie ma krytyka. W zasadzie 6 plus 1 sobie dokładnie. 7, masz szansę na 7. Nie. Tak średnio bym powiedział. No, czyli średnio. Słuchaj, szuflada wystrzeliła w twoją stronę. Poczułeś ciężar, którym tej szuflady. Wy jesteście gdzieś z tyłu. Smród jeszcze bardziej opanował całe to twoje otoczenie. Zobaczyłeś, że szuflada jest cała wypełniona ciałem. Ale to ciało żyje. Okay. Tak jakby ktoś je bardzo skrupulatnie całe, żyjące upchnął do tej kanciastej szuflady. Widzisz twarz. O Jezu. Twarz rozpłaszczoną, ale równocześnie żywą. Widzisz ruszające się mięśnie i widzisz otwarte usta, przez które dobywa się potworny smród. I słyszysz ten oddech. Stąd on się wydobywał w tym momencie. Rzuć sobie jeszcze raz na sam. Jeszcze raz. Tak. No, jak się grzebie po śladach ludziom, dobrze. To... zakręciło ci się w głowie i przysiadłeś na podłodze obok tej kałuży krwi. Mogłeś się oprzeć. Ja w ogóle wydaję z siebie dźwięk, typu taki odrazy strachu. I wtedy kucam, na zasadzie, żeby trochę dać im też znać, że tu coś jest. Fletcher Cook. Tłumacz. Ja chcę podejść mu, jak zobaczy, co on widzi, pomóc mu, nie wiem, coś takiego. Znaczy ja w zasadzie podchodzę do niego. Jak tylko tam podchodzicie chęcej. Sobie, tak samo rzucacie na Sanity, widzicie to okay. Samo. Dobra. A czyje to ciało jest? Ciebie tam nie ma. Dobra, ale... Ty jesteś sobą w tym momencie, się jeśli dobrze pamiętam. Tak. A przynajmniej muszę sobie rzucać na poczytalność. No, tak trudny jest. Sukces. Takie są plusy. Kuk? No to sobie w tym momencie... No i... no, tak. Także tak. Wiesz co dobrze, robić. To ty sobie w tym momencie rzucasz 10, panie. Co? No nie, no po prostu, no nie. Furia Ulryka, rzuć jeszcze raz. Słuchaj, wszedłeś do tej kuchni. Widzisz Mossa i Fletchera, ale zaczęło ci się zdawać, że ich ciała zaczynają się rozpuszczać i spływać na podłogę. Cała szuflada jest wypełniona ciałem, widzisz twarz, widzisz usta rozszerzone jak u jakiejś ryby, próbujące się ruszać, a następnie widzisz, jak to ciało zaczyna wypełzać w twoją stronę z tej szuflady i czujesz, że nogi zaczynają się pod tobą uginać, z twojego gardła zaczyna dobywać się charkot, a ty widzisz tylko swoje nogi, jak rzucasz się do szaleńczej ucieczki, potykasz się o jakieś krzesło, jakiś stół, coś się przewraca, w sumie nie wiesz, znajdujesz się w ciemności, a następnie wpadasz na jakiś płot, krzaki. Lia, ty w tym momencie widzisz, jak Cook wypada z tych drzwi z twarzą kompletnie siną i rzuca się wprost na ulicę. Dobra, łapię go. Łapię go za ramiona. Staram się go utrzymać, uspokoić. Boże, hej! Nie! Wypuśćcie mnie stąd! Co ty robisz? Nie, co ty robisz? Cholera! To tak nie działa, to nie może w ten sposób działać, to ja nie dam się zamknąć w tej cholernej pieprzonej szufladzie. Nie będę siedział. Co działało? Cholera, jasna. Fletcher jestem... i Moss. Boże. Ja bym chciał zobaczyć, co ja faktycznie widzę, no bo ja jako jedyny zachowam zmysły.
widzisz bardzo skrupulatnie, nie wiesz jakim cudem, to jest kompletnie niemożliwe. Ktoś bardzo skrupulatnie i pedantycznie całe ludzkie ciało upchnął do szuflady, równocześnie go nie pozbawiając życia. Okej. Okay. To ciało musi nie mieć kości już w tym momencie. Jakim cudem żyje, tego nie wiesz. Ale zdajesz sobie w tym momencie też sprawę z tego... Zamykam tą szufladę. Że policja nie powinna tego znaleźć. Albo zamykam tą szufladę, albo ją przykrywam tak, żeby nie musiał na to ja patrzeć i nikt z moich towarzyszy. To bym chciał. Poczekaj. Ja wyciągam rękę. Kto to jest? I nie wiem, mam nadzieję, że na tyle już mogę, w sensie inaczej, czy otrząsłem się na tyle przy kucu, że mogę robić akcję normalnie, czy raczej jestem wyłączony? Słuchaj, zacząłeś widzieć otoczenie. Zacząłeś się rozglądać i widzieć coś więcej niż ta plama krwi i szuflada. Obaj zaczęliście dostrzegać szczegóły pomieszczenia normalne, takie codzienne. Na lodówce magnesami poprzypinane są zdjęcia. Mhm. Biorę te zdjęcia. Chcę je, prawdę mówiąc, porównać z szufladą. Zaczynam gadać do siebie po jednaku. Posłuchili. O kurde. Jedno ze zdjęć, a czy w zasadzie większość z tych zdjęć przedstawia jedną z bohaterek tych zdjęć jest no na 100% sencowa. Kobieta z waszego zdjęcia. Ale te zdjęcia, patrząc po modzie i po charakterystycznych elementach, część przynajmniej z nich jest co najmniej sprzed kilku lat. No i przy 69. Tych zdjęć tam jest więcej. Z pewnością na kilku z tych zdjęć jest także osoba, którą widzieliście tutaj w szufladzie. Ten mężczyzna? Tak. Tak? Okej. Okay. Okay. Ty, Fletcher, co z tym robimy? Wezwiemy tu naszych, niech... Wezwiemy tu naszych, niech decydują, ja nie zamierzam... Kogo ty chcesz wysyłać? Niech tu przyjedzie cokolwiek. Inny wydział jakiś... To co chcesz z tym robić? Nie wiem, ten facet w szufladzie, przecież on, jeżeli on żyje, to się męczy. No to co, chcesz go zastrzelić? Zabić też człowieka? Nie po to jesteśmy, żeby zabijać ludzi. Dobra, trzeźwieję. Rozglądam się po tym pokoju. Zakładam sobie, wybiorę chustkę do nosa, okrywam nos i chcę zobaczyć, co tu jeszcze jest. W ogóle uderzyło cię, że w zasadzie można by to uznać za normę, tak? No nikt kompletnie nie zwrócił uwagi z sąsiadów na to, co tutaj się dzieje. Ani na to, że Cook wybiegł z mieszkania, bo nikt się teraz nie pojawił, ani na ten smród, który tutaj w ogóle jest. Mhm. A smród jest taki, że chce się roznosi też, czy nie? W sensie czuć go było już na na pewno teraz tak. No, dobra. To nie ma czasu. Słuchaj, są tutaj jeszcze dwa pokoje, plus ten taki niby salonik. Jeden z pokoi ewidentnie należy do jakiegoś fana futbolu. Są tam plakaty, znaki drużyny. Zresztą drużyny Rife Rovers, ale znaleźliście też portfel. Portfel należał do Gasa Campbella, 24-letniego chłopaka, no i tego samego, który był na zdjęciach, i tego samego, który niestety znajduje się w szufladzie.
Drugi pokój z kolei należy do jakiejś kobiety, ale w tym momencie jest pusty. Natomiast zauważyliście przez uchylone drzwi w szafie, że znajdują się w nim chyba w tej szafie wszystkie przedmioty z tego pokoju, bardzo skrupulatnie poukładane jeden na drugim i jeden obok drugiego. Tak jak w tej chacie na plaży. Dokładnie. Dokładnie tak. No to może znów coś jest w tym układzie. No przeglądam te rzeczy poukładane. Wiesz co, zwykłe rzeczy, natomiast jedna rzecz tylko rzuciła ci się w oczy. St. Andrews, 12 lipca, Aleksja Sencowa, The Open. St. Andrews. Co tam w środku? No dobra, to Sencowa i Emilia jeszcze funkcjonują chyba, co? A tego tu biedaka... Dobra. Nie wiem, jak ty, Fletcher, ale moim celem jest przejrzenie wszystkich pomieszczeń w tym mieszkaniu za rzeczami, które mogą nam się kojarzyć z naszą sprawą. Więc kiedy już przejrzę wszystkie, Sławek, to proszę, żebyś powiedział, że przeszukałeś wszystko, czy coś. Wiesz co, przejrzeliście bardzo dokładnie. Tutaj jest mnóstwo innych w cudzysłowie pamiątek, które mogą świadczyć o tym, że dziewczyna ze zdjęć wyglądająca jak Aleksja Sencowa. Zresztą widać, czy niektóre zdjęcia są nawet podpisane Emily MacArthur. Mhm. W sensie, że Aleksja, że to jest ten alias, tak? Tak. Czy to jest alias, nie wiesz tego, natomiast... Może to prawdziwe nazwisko, nie wiem. Natomiast jedno jest pewne, w tym mieszkaniu znajdują się przedmioty, zdjęcia i pamiątki, w których osoba wyglądająca jak Aleksja Sencowa jest określana jako Emily MacArthur, a te rzeczy są, no już trochę lat mają. No dobra, co więcej, ale widać nawet, znaleźliście nawet zdjęcia, na których ta osoba jest grubo młodsza. Widać różnicę wieku. Mhm. Albo i stara przykrywka jakaś. Wiesz co, to są zdjęcia nastolatki. A, okej, więc super, to prawdziwe nazwisko, krótko mówiąc. No dobra, ale na lodówce jest zdjęcie przedstawiające czarnoskórą kobietę. Ona jest podpisana jako August Emily Nat, czyli to August to może być, nie wiem, imię tego faceta? Albo że to jest sierpień, tak? Dokładnie, no, to jest przy roku raczej, no nie? August. No, to może faktycznie imię faceta. Ja też pomyślałam pierwsze, że sierpień, ale rzeczywiście natomiast... by tak rozrzucać. Datę. Podobno, ale w portfelu Gus Campbell jest i to jest ten człowiek, ten sam co w szufladzie, więc albo August, albo Gus jest prawdziwym imieniem tego faceta, tylko kim jest czarnoskóra kobieta? Jakąś Natalie? Natomiast wiecie co, to jest jedno ze zdjęć, w związku z czym na nich te osoby się powtarzają, a są też inne, tak więc... Ale a na przykład ta czarnoskóra osoba się powtarza, czy nie? Tak, na kilku zdjęciach co najmniej. Wysokie podpisy są. Okej. Natomiast no to, co jeszcze wam się rzuca w oczy, że na niektórych zdjęciach oni są, a przynajmniej Sencowa jest ubrana jak hipiska, widać, że pali jakieś zioło. No, zdjęcia w bardzo różnych sytuacjach. Fletcher, chyba to przejrzeliśmy. Co robimy? Spadamy stąd? Ja podchodzę do tej szuflady. Tylko co dalej? Słuchaj, tylko co dalej? Szuflada jest nadal przykryta. Tak, ja trzymając pistolet w pogotowiu, chcę zdjąć ten materiał, którym jest została przykryta. Wciągnąłeś powietrze, nabrałeś największy wdech, jaki mogłeś.
zrywasz tą płachtę i... Gaz, jesteś tam? Campbell. Słuchaj, słyszysz tylko huczenie i ten oddechu i ten potworny smród. W pewnym momencie spośród tego ciała coś drgnęło i zobaczyłeś jedno oko odwracające się w twoją stronę. Ale nie oko w twarzy, tylko w innym miejscu ciała? Nie, no w twarzy, ale jedno się odwróciło tylko. A, dobra. Dobra i to. To jest komunikacja. Przypomina mi się ten gramofon z płytą. I chcę tam podejść i przestawić igłę, żeby zagrała ta płyta. Wiesz co? Jakiś zespół nawet sobie nie kojarzysz. Dobra. Ale muzyka jest bardziej młodzieżowa niż... Nie, to wyłączam. Myślałem, że albo będzie Happy Together Turtlesów, albo... Nie, akurat nie było Happy Together. Ja pierdolę, Fletcher, co robimy? Co robimy dalej, jeśli stawiam człowieka? Robimy to. To myślę. Słuchaj, w pewnym momencie razem z tym smrodem wydobywającym się z tych rybich ust usłyszałeś pojedyncze słowa, ale w zasadzie nie jesteś ich pewien. Ale usłyszałeś Sabinie. Sabin? Sabinie. A, Sabin. Ten materiał, którym przykryte było przed chwilą szuflada, patrząc cały czas na Fletchera, biorę ten materiał, owijam wokół lufy pistoletu. Albo przynajmniej możesz mieć. Ale szmat lepszy. Owinąłem szmatę, więc nie mam tłumika. Okej. Okay. Wtykam tak ten zawinięty pistolet w te ciało. Głowę, czy coś, co przypomina głowę? I naciskam spust. Trzy razy. Ja odwracam. Zadrżała cała ta szafa. Chlusnęła krew. No. I w pewnym momencie ten oddech ustał. Świeża krew leje się ze spodu szuflady. Odchodzę na kilka kroków, żeby ewentualnie wyciekająca krew nie dotarła do butów. Czy ja usłyszałam pszczoły? Musisz sobie na lesy rzucić. Ale ty jesteś przejęta w tym momencie kukiem. No, ale to wiesz co, ja ale rzuć sobie, to rzuć sobie na lesy. Tak, rzuć sobie na lesy. Bo jak on tam wybiegł stamtąd, to tak... Dobra, jestem przejęta kukiem, nieważne. Tak się nim przyjęłaś. Co robimy dalej? Słuchaj, no to jest coś, tu się kurwa wyprawia. Człowieku, ja mi na to coś się pisałem. Patrzę w przedpokoju, czy na jakimś haczyku, czy na gablotce wisi klucz, którym można by z zewnątrz zamknąć te drzwi. Wiesz co? Tak, tylko że ty coś wyłamałeś, jeśli dobrze pamiętam. Tym razem ja nic nie zrobiłem. Nie, wydaje mi się, że nacisnął na klamkę i otworzył. Chyba, że... Były otwarte. Tak, przepraszam. Tak. Okej. Okay. Nie, wiesz co, są klucze, tak. Fletcher, chodźmy stąd, zamknijmy to w cholerę i zadzwonimy do naszych... Złożymy raport później po prostu i tyle. Dobra. Więc ten portfel na przykład, kilka ze zdjęć, ten list, rzeczy, które nam się wydawały kojarzące się ze sprawą, ja biorę ze sobą, albo bierzemy. Próbuję przekręcić klucz w zamku. Okej, okay, przekręcił się. Słyszałeś kliknięcie. No i
schodzę na dół, opierając się ręką o ścianę. Lia, zobaczyłaś wyłaniających się z wejścia Mossa i Fletchera w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Powiedz mi, czy się Cook się w międzyczasie uspokoił? Wiesz co, uspokoił się, ale no, widzisz, że on chyba stabilny nie jest. Wrakiem jest, tak? No dobra. No to staram się, żeby nie odbiegł tam, nie uciekł. Czy nie, to nie znaczy, że on ci się chce wyrwać i gdzieś uciekać w tym momencie, tak? On, jesteś świadomy, Kyle, więc jak najbardziej możesz być interaktywny. No to ja tam coś myślę, że starałam się coś od niego wyciągnąć, żeby się dowiedzieć. Ale jesteś cały mokry. Kompletnie masz przemoczone ubranie od potu. Boże. Zabijcie to. Spalcie. A teraz zobaczyłeś w cholerę. Zobaczyłeś Mossa i Fletchera wychodzących. Popatrz, oni żyją. Z korytarza. Mówiłeś mi, że się rozpuszczali. Popatrz. Widzisz? Żyją, wychodzą i jest wszystko w porządku. Coś ci się tam przewidziało, ale popatrz. I tak patrzę na nich. Albo i nie, wszystko jest w porządku, ale żyją. Jesteście w parku. Przywołuję was gestem. Na drugą stronę ulicy. Nikt nie zwrócił na was uwagi, pomimo krzyków, pomimo rumoru. Dalej jakieś kłótnie gdzieś. Ktoś pijany chodzi. Nikogo to nie obchodziło. W szufladzie rozkładają luz, nie? Tutaj nie ma problemu. Dobra. Co wy tam znaleźliście na górze? Kyle jest w rozsypce. Ja patrzę na Mossa. Chodźmy do naszego tego hotelu. Po drodze ci powiemy. No dobra, ale co? W szufladzie... Mamy jakiś trop? Mamy jakiś trop? Idziemy oczywiście tam, nie? Słyszałam... A nie słyszałam. Dobra, nie masz. Dobra, ja wychodzę z założenia, że jeżeli wypowiem wszystkie rzeczy, które tam były w sposób taki rzeczowy, ułożony, logiczny, to one przestaną być takim kopem w mózg, więc po prostu zdaję raport Leili, co tam się dzieje. No jeszcze to, co mówisz, jest generalnie irracjonalne, tak? W związku z czym tak to brzmi jak ja to mniej odbieram? Więcej. No oczywiście. Ja uważam, że zwariowali wszyscy. No coś takiego jest w zasadzie niemożliwe. No. Dobrze, słuchajcie, no nie można kogoś sadzić do... gościa sadzić do... Chcesz coś zobaczyć? Szuflady. Mam doskonały pomysł. Jakoś tak patrząc po waszych twarzach, to nie za bardzo mam ochotę. Zresztą mówić, że zamknęliście drzwi, ale... Nie wiem, może... A to naprawdę był człowiek? Żył? Bo, dobra, ja rozumiem, po... umieścić tak zwłoki, nie? To jasne, ale żyjącego człowieka? Ja nie odpowiadam, spuszczam wzrok co najwyżej, jakby nie mam ochoty, nawet nie mam zamiaru o tym rozmawiać. Jasne. To ja widzę, że most tutaj w miarę próbuje jakoś to przeżyć. Wy wracacie, do hotelu, tak? Czy my mamy jakiś kontakt, numer do kogoś od nas? Wiesz co, macie taki numer, który jest takim numerem alarmowym i rzeczywiście jest procedura na wypadek konieczności posprzątania czegoś. Czy rzeczywiście ona będzie użyta, tego nie wiecie. Natomiast lekko zabrudzona szuflada. Jesteście w stanie zgłosić takie coś odpowiednim kodem. Możecie to zrobić telefonicznie. No więc, jak jeszcze idziemy po drodze, to po powiedzeniu tego wszystkiego Lei, zadaję pytanie w głos. Czy dzwonimy na procedurę czyszczącą? Oczywiście. Czy zostawiamy to na razie i wracamy do lobby? Żeby to normalny człowiek znalazł? Nie. Po tym, co opisujecie, to na pewno też trzeba to zrobić. Po prostu ludzie jacyś inni, więc... No, jeżeli śmierdzi, to wcześniej czy później ktoś się może tam zorientować. No, minęło trochę czasu, ale... Naszych się tym zajmie. Słuchajcie, co tu.
Słuchajcie, zgłosiliście to w takim razie telefonicznie. Tak, tak. Hotel? Czy jeszcze coś? Jeśli po drodze sklep z alkoholem albo w tym hotelu, jeżeli jest, ja chcę głębszego ewidentnie. Słuchaj, jak weszliście, zobaczyliście panią Maggie. Jak was zobaczyła, to przyniosła alkohol sama. Jak ty się jej przedstawiłeś, Mos? Nie przedstawiałem nie się. Musiałeś. Więc tak, Steven McMillan. Okej. Panie McMillan, ale państwo nie wyglądacie za dobrze. Ja przyniosę coś takiego mocniejszego. Wie pan, bo... Bardzo poproszę. Czy coś się stało? Nie, nic się nie stało, poza tym, że no niestety ta dziewczyna już nie pracuje w klubie Nowa, więc mamy nosy na kwintę czy coś. O, rozumiem, ale naprawdę musicie chyba się państwo napić, bo oj, nie wyglądacie, coś mi to... Ach, pani się zna na ludziach. No taka moja praca, wie pan. Dobra, słuchajcie, opiliście się trochę. Ja nie. Ty nie, okej. Okay. Ja bardzo. Ty bardzo. Ja nie musiałam. Ja po prostu, do południa tak. Ciężko wam w ogóle wstać. Mamy sobotę. 11. Tak, ja was próbuję dobudzić, wy w ogóle nie reagujecie, więc... W szczególności Cook. Próbujesz go obudzić, śpi jak kamień. Ja mam takie... Zaraźliwie chrapie. Mam poczucie obowiązku, więc ja tam się trochę upijam, ale no nie po to pracowałem kilkanaście lat w Irlandii, żeby krótka nawałka mnie kasowała na następny dzień. Musimy coś z tym zrobić, więc ja się daję obudzić. Chętnie chcę zjeść coś, żeby nabrać trochę siły. Obgadać to, więc nie wiem. Możemy się Leja spotkać na śniadaniu, albo... No nie, kto śpi, to śpi, a my się spotykamy na śniadaniu i kurczę... No dobra. No. To jakie macie w takim razie plany? Ja nie wiem, czy nasze zlecenie, jak nasze zlecenie jest aktualne, czy powinniśmy się teraz po prostu wrócić do Londynu i pojawić na tych... na tym finale. Zobaczyć, co tam się dzieje jeszcze, czy to... Dobrze, jakie macie plany w takim razie? Mówiłaś, że czy jest sens, żebyśmy wracali na ten Open. Ewidentnie mi się wydaje, że tak, tym bardziej, że ta czy koperta... Czy jest inaczej? Czy już wracamy, czy jeszcze sens jest, żeby tu siedzieć w ogóle? Tutaj, no, nie wiem. Wspieramy się najbliższym pociągiem do Londynu. Ale nie znaleźliśmy ani Godfreya Appleby'ego, ani nie znaleźliśmy żadnej z dziewczyn, albo jednej. Nie wiemy, co im się dzieje. Może, tak gówno wiemy. Sądząc po tym garniturze, to może po prostu jest schowany w jakiejś innej szufladzie. Tylko już nie wiemy, w której. No bo pytanie, czy Aleksja zdążyła dać mu tą odtrutkę, o której on pisał w tym liściku w chacie. No, nie sądzę. Nie wygląda, jakby dostał jakąkolwiek odtrutkę. To nie ten człowiek. To nie jest było, wiesz? Tam w tej szufladzie był inny typ. O Boże, nie. Ach, nie chcę wiedzieć, kto tam był. Przez chwilę miałem wrażenie, że sam jestem w tej szufladzie, więc... Macie jakiś pomysł, o co to kurwa może chodzić? Mam do czynienia z jakąś jebaną sektą? Dobra, szybka decyzja. Co dalej? No, ja jestem za powrotem i złożeniem raportu i udaniem się na DOP. Ja tutaj nie mam więcej pomysłów. Nie no, to się zgadzam. Zdecydowanie ktoś z nas musi iść na to na głupie... Finały. No. Na Open. Dokładnie. Ja też...
Co prawda mamy dzień plus, ale jak wrócimy do Londynu, to możemy spróbować się skontaktować z Wazidinem albo z kimś z góry. Znaczy, no my w tym momencie wrócimy. Czy The Open jest w Edynburgu, żeby nie było, więc. Znaczy, przepraszam, nie w Edynburgu, co ja mówię, w St. Andrews, czyli tutaj w Szkocji. To my jesteśmy już na miejscu, dobra. A to ja byłam pewna, że to jest gdzieś pod Londynem. Nie, nie, nie. To ja nie wiem, gdzie jest San Andreas. Dobrze, to ja sobie uzupełnię wiedzę geograficzną. Ale mamy sobotę rano, tak? A jest sobota, czy rano to... No, dobra. Rano dla pijaków. Połowa dnia, nie? No ale jest sobota. Tak. Mamy jeszcze co najmniej dobę do tych finałów, bo tam nie wiem, czy godzina była. No może nie dobę, ale... To rano są finały? Finały są od 8. Czyli już to jest ostatni niedziela, to jest ostatni dzień tych mistrzostw. Dobra, to ja to myślałam, że... dobra, to całkiem źle zrozumiałam tę całą sportową... całe sportowe wydarzenie. Ja myślałam, że to jest po prostu... coś się odbyło i teraz będzie główne wydarzenie o którejś tam w niedzielę, no także... Nie, to będzie trwało dopiero. No to możemy tam jechać nawet już. Cały czas trwa, tak? No to sprawdźmy od razu. Natomiast... O, jest tam Andrews. St. Andrews jest... ile to jest? Na szpelku tutaj. Parę dziesiąt kilometrów od Kirkcaldy tak naprawdę. Słuchaj, to co ci przyszło do głowy, to zorientowałeś się, że... znaczy w zasadzie to jest rzecz oczywista, tak? Cały ten bałagan, który znaleźliście w mieszkaniu przy Beveridge Park, on musiał tam być dzień, dwa. To wszystko nie mogło się zdarzyć miesiące temu, tak? Tak. Czyli jesteśmy świeżo po tych wydarzeniach, więc ktokolwiek to zrobił, może być blisko? Na przykład St. Andrews. Kto miałby to zrobić i po co? Ja dalej nie widzę, słuchajcie, dla mnie to się nic nie klei dalej. Dalej nie widzę motywów. Dobra, ja generalnie mam tutaj taki pomysł. Albo jedziemy do St. Andrews w tym momencie i będziemy tam sobie coś sprawdzać, szukać, czekać, wypatrywać sensowej. Albo jedziemy jeszcze raz do domku pana Goodjohna i próbujemy tam coś skórać, bo on jest drugą osobą zamieszaną w to, o której wiemy. Są dwie opcje, no bo do Londynu już nie wracamy w takim razie. Nie no, powrót do Londynu byłby teraz bez sensu. Mielibyśmy w zasadzie cały dzień z głowy. Dokładnie to. Do jutra tam musimy być. Możemy tam po prostu się zatrzymać na tych finałach i czekać, aż ona się pojawi i ją, nie wiem, zgarnąć. Skoro się tam umbiła, może tam będzie faktycznie. Jak nie będzie ona, to będzie tam na pewno Goodjohn. Może coś usłyszymy, może coś zobaczymy, no cokolwiek, ale myślę, że tam teraz się powinniśmy znaleźć. A to nie jest tak, że my nie powinniśmy jej wtedy łapać i aresztować, bo miało dojść do wymiany pieniędzy pomiędzy Goodjohnem, Hovenhamem i kimś, kto płaci za te wszystkie informacje? Ale nie musimy tego robić. Tamtej osoby macie nie ruszać, macie ją zidentyfikować, sfotografować. No to sfotografujemy. Macie pozwolić na śledzenie tej osoby, ale jej nie ruszać. Dobrze, to nie musimy jej zwijać, możemy po prostu... No, nie wiem, ale myślę, że w tym momencie pójście, rozpatrzenie się tam, znalezienie jakiegoś lokum na noc, cokolwiek, no... Mhm. No to dobra, to decyzja. To, nie wiem, rozwijajmy się i wyjemy się. Co sądzicie? To jest moje zdanie. Mnie korci Longforgan, ale totalnie nie mam pomysłu, jak się tam dostać. Musielibyśmy tam wejść po prostu chyba otwarcie, czy coś takiego. Skoro jest tak, jak opisywaliście, że to jest taka twierdza ze strażnikami, z psami i tak dalej. No możecie sami zobaczyć, jak chcecie, no nie?
Możemy nie, tam nie, pojechać nie, teraz, nie. Możecie sobie zobaczyć. Możemy potem pojechać do San Andreas. To jest wszystko pół godziny drogi, także tutaj mamy dwa samochody, możemy się rozdzielić, możemy... Nie musimy się dzielić, możemy razem, słuchajcie, potencjalnie zdążyć to i to. Kwestia tylko, co byśmy mieli zrobić, na przykład gdybyśmy pojechali tam. Nie wiem, poświęćmy kilka godzin na obserwacje, to jestem pewna, ale wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek na coś trzebamy trafić, cokolwiek mamy tu znaleźć, wszystkie tropy prowadzą do San Andreas i ja bym się tam udała. Też tak uważam. I ja bym się tam zaczaiła i ja bym tam czekała po prostu, sprawdziłabym na czym stoimy, jak stoimy, przygotować sobie wcześniej pole do obserwacji, zajrzeć się, a nie wpaść tam w niedzielę na finały i szukać szczęścia, tylko po prostu dobrze przygotować akcję. Zwróćcie uwagę, że szef, który nas to wszystko władował, który odwołał wcześniejszych agentów, to jest typ, który śpiewa piosenkę o informacjach sprzedawanych ruskim. A typ, który sprzedaje te informacje ruskim, czyli Good John, mówi o tym na głos. To tak jakby nas, to tam ma się wydarzyć coś, nie wiem, kończącego całą sprawę, ale my w ogóle nie wiemy, co to za sprawa. No i jeżeli przypominam, że on zaprasza ludzi do siebie. No tak, jeżeli on ma jakiś... Dobra, jedźmy do tego St. Andrews. To mnie przekonuje. On chce coś tym ludziom zrobić, ale nie wiemy co. Potem na pewno w jego domu będą odpowiedzi, tylko że wejść tam nie wejdziemy. Ten cały Good John i cała ta Aleksja to nie są ludzie zwykli. Ten cały Appleby napisał w liście do niej, że kimkolwiek tak, czy czymkolwiek jest, kimkolwiek reprezentujesz, a z kolei ten Good John, jeżeli przykrywką ma być to, że jestem szpiegiem rosyjskim, to jestem tak, nie wiem, potężny czy z innej bajki, że mam w dupie, że ktoś mnie posądzi o to. Więc ja nie wiem, no kim on jest. No i jego jeżdżenie... Słuchajcie, jak nie pojedziemy, to się nie dowiemy. To się nie przekonamy. Czyli San Andreas, tak? San Andreas. No, czas na wycieczkę kolejną.